Chcielibyśmy powitać serdecznie wszystkich Państwa na spotkaniu zorganizowanym przez Federację Organizacji Pozarządowych i Białostocki Klub Debaty Publicznej na spotkaniu z kandydatami na prezydenta miasta Białegostoku. Spotkanie, które zostało zorganizowane pod hasłem Trzeci sektor dla miasta, miasto dla trzeciego sektora. Ja się nazywam Marcin Kruchle, jestem wiceprezesem Federacji, będę prowadził to spotkanie razem z panią Bożeną Bednarek, która jest prezeską Federacji. A chciałbym zacząć od tego, może od kilku słów, dlaczego do tego spotkania doszło. My jakby staramy się, oczywiście to różnie wychodzi w różnych sytuacjach, reprezentować interesy organizacji pozarządowych z miasta Białegostoku. I docierały do nas takie sygnały z różnych komitetów wyborczych z prośbą o spotkanie, o zorganizowanie spotkania z poszczególnymi kandydatami, o zorganizowanie spotkania organizacji pozarządowych. Zdecydowaliśmy więc, że postaramy się na tyle, na ile jesteśmy w stanie, zorganizować spotkanie ze wszystkimi kandydatami, gdzie będzie możliwość odpowiedzi na pytania zadane przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, na pytania związane ściśle z organizacjami pozarządowymi, z działaniami społecznikowskimi w Białymstoku, z partycypacją obywatelską. Zależało nam też na tym, aby jakby zapytać kandydatów na prezydenta miasta Białegostoku o to, jaki jest ich stosunek do różnych kwestii związanych z organizacjami pozarządowymi. Głównie z tego powodu, że chcemy być traktowani jako organizacje pozarządowe poważnie. Chcemy móc potem zapytać o to, o czym zostaniemy dzisiaj poinformowani, mam nadzieję, przez kandydatów. Chciałbym też zwrócić uwagę na to, że dzisiejsza debata została zorganizowana dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, dla społeczników z miasta Białegostoku. Prawdopodobnie przerosła ona trochę nasze oczekiwania, jeżeli chodzi o frekwencję między innymi, ponieważ w spółdzielni, w kawiarni, jak księgarni spółdzielnia spotykamy się dość często. Na co dzień nie ma tutaj takiej frekwencji, a rozmawiamy o różnych kwestiach, które są istotne dla naszego miasta. Czasami przychodzą różni kandydaci, czasami nie przychodzą. Dzisiaj cieszymy się bardzo z tego, że mamy naprawdę bardzo dużo osób, zacnych osób, z którymi, mam nadzieję, których opinie na tematy związane z trzecim sektorem będziemy mogli dzisiaj poznać. Ja teraz przedstawię Państwu te osoby, które przyjęły nasze zaproszenie i których serdecznie witamy w spółdzielni. Od mojej lewej strony pan Artur Milewski, reprezentujący Komitet Współpraca i Zaufania. Pan Krzysztof Bill Jaruzelski, kandydat Komitetu Lewica Razem. Pan Jan Dobrzyński, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Pan Robert Żyliński, Komitet Wyborczy Rozbudźmy Białystok. Pan Kamil Żebrowski, Komitet Podlaski, Ruch Samorządowy, Praca i Rozwój. I pan Tomasz Szeweruk, kandydat Komitetu Nowa Prawica, Janusz Korwin-Mikke. Karteczek na stole jest 7, więc jest jeszcze z nami, może nie fizycznie, ale trochę inaczej, za pomocą nowych mediów, jeszcze jeden kandydat. Kandydat z Komitetu Tadeusza Truskolaskiego, pan Tadeusz Truskolaski, którego opinie i odpowiedzi na pytania, o których wspomniał Marcin, poznają Państwo za chwilę z tego ekranu. Ja chciałam kilka słów powiedzieć o samych zasadach debaty. Proszę Państwa, to nie jest typowa debata kandydatów, którzy rozmawiają między sobą. Jako organizatorzy przygotowaliśmy 6 najważniejszych pytań. Zebraliśmy te pytania od wszystkich organizacji pozarządowych. Ułożyliśmy je bardzo ogólnie w taki zestaw, który dowolnie może wypełnić treścią każdy z kandydatów. Nie narzucaliśmy tych reguł, natomiast jedyne ograniczenie to jest czas. Każdy kandydat będzie miał 2,5 minuty na odpowiedź, na pytanie. Kolejność odpowiedzi będzie zmienna przy każdym pytaniu i kiedy miną 2 minuty, rozlegnie się taki dźwięk, proszę o ten dźwięk, Ania Żebrowska wyda taki dźwięk przy pomocy dzwoneczka, będzie oznaczał, że jeszcze 0,5 minuty zostało na dokończenie kwestii. Na koniec poprosimy o podsumowanie.
Mam nadzieję, że zrozumieją Państwo, że jako organizatorzy, no i korzystający z tak niewielkiego pomieszczenia, nie mogliśmy na razie przewidzieć czegoś, co się nazywa debatą z publicznością. Więc pytania innym razem. Mamy również nadzieję, że być może będzie druga część takiej debaty. Trudno nam jak gdyby sprawdzać kalendarze kandydatów, ale gdyby taka inicjatywa w kuluarach po spotkaniu powstała, żeby się spotkać jeszcze raz, wtedy zbierzemy pytania i być może podyskutujemy wszyscy ze wszystkim. Czy taka formuła odpowiada Państwu? Bardzo się cieszymy. Bardzo się cieszymy. Zatem, Marcin, zaczynamy. Pierwsze pytanie, które przygotowaliśmy dla naszych dzisiejszych gości, to jest pytanie związane z tematem, o którym rozmawialiśmy przed chwilą. Zwłaszcza dotyczy osób, które były z nami już od samego początku, od godziny 17. I pytanie brzmi, jak zatrzymać młodych ludzi przed eksodusem z Białegostoku? Tak jak już Bożena powiedziała, odpowiedzi na poszczególne pytania będą w zależności od pytania udzielane w różnej kolejności. W tym pytaniu jako pierwszą otrzymamy odpowiedź pana prezydenta Tadeusza Truskolaskiego. Prosimy o włączenie sprzętu. Kandydatów poprosimy o odwrócenie. Dzień dobry Państwu. Chciałbym przede wszystkim przeprosić, że nie mogę być obecny na tym jakże ważnym spotkaniu i ważnej debacie o przyszłości Białegostoku, ale obowiązki służbowe spowodowały, że w dniu dzisiejszym jestem poza Białymstokiem. Chciałbym podkreślić, że miasto Białystok jako jedno z nielicznych w ciągu ostatnich 10 lat zanotowało wzrost liczby ludności o około 17 tysięcy. W związku z tym, no jakby o eksodusie mogło być nie może, natomiast żal jest, że jednak dużo młodych i bardzo zdolnych białostoczan opuszcza nasze miasto, najczęściej z przyczyn osobistych, czy to studiów wyższych, czy też później robienia kariery głównie w Warszawie. Część z nich oczywiście wyjeżdża również za granicę, ale chcemy skierować w ciągu następnych 4, a nawet 8 lat bardzo bogatą ofertę w stosunku do nich, przede wszystkim opartą na Parku Naukowo-Technologicznym. To jest miejsce, gdzie już powstało ponad 20 innowacyjnych firm. Oczywiście w dalszym ciągu będziemy rozwijali akademickie inkubatory przedsiębiorczości, w których powstało w ostatnich kilku latach około 150 innowacyjnych firm. Chcemy rozwijać takie przestrzenie jak obecne centrum przy ulicy Sienkiewicza, ale przede wszystkim postawić na tworzenie nowych miejsc pracy przez białostockich przedsiębiorców, ale też spowodować, że młodzi ludzie będą bardziej przedsiębiorczy. Przede wszystkim przygotowywać już ich na etapie szkoły średniej, no, Centrum Kształcenia Praktycznego, które oddajemy już niedługo przy Białostockim Zespole Szkół Mechanicznych, jak również oczywiście poszerzenie, trzykrotne poszerzenie podstrefy, specjalnej strefy ekonomicznej. Łącznie po tym poszerzeniu będzie to już 90 hektarów i szacujemy, że powstanie około 2000 miejsc pracy, jak również 1000 miejsc pracy może powstać w tak zwanym BPO, czyli Business Process Outsourcing. Takie zainteresowanie firmy krajowe i zagraniczne przejawiają. Chcemy na ten cel przeznaczyć około 8 hektarów na Krywlanach. Również no, nie samą pracą człowiek żyje. Białystok będzie przygotowywał dla młodych ludzi bardzo bogatą ofertę kulturalną, dotyczącą oczywiście już istniejących placówek kultury, jak i również i rozwoju różnego rodzaju przedsięwzięć, które będą sprawiały, że Białystok będzie, tak jak w 2014 roku, najlepszym miejscem do życia w Polsce. Jako kolejnego o odpowiedź na zadane przez nas pytanie poprosimy pana senatora Jana Dobrzyńskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję panie Bożeno za zaproszenie. Jest mi miło uczestniczyć w tej debacie. Szanowni Państwo, młodzi mieszkańcy Białegostoku wyjeżdżają za granicę za pracą, dlatego że tutaj nie ma pracy i nie ma szans na ich rozwój, jak również nie ma szans na
zakładanie rodzin. Więc to jest główna przyczyna. Jedyne, co możemy w tej kwestii uczynić, to po prostu postawić na rozwój gospodarczy. To jest jedyna forma, która da miejsca pracy i która może zatrzymać emigrację. Oczywiście o powrocie tych, którzy wyjechali, nie ma mowy, tam zakładają rodziny i tam pracują. W takim celu skonstruowaliśmy projekt BIS, to jest Białostoczanie, innowacyjna gospodarka i zatrudnienie. Będziemy chronić lokalny rynek i naszych usługodawców, wytwórców. Zbudujemy centrum wystawienniczo-handlowe dla naszych przedsiębiorstw, w którym będą mogły wystawiać swoje produkty, aby nie robić tego w sensie folderów, a można było zobaczyć, co dana firma białostocka produkuje. Przygotujemy open space z dostępem do internetu. Będzie to bezpłatne, a nie na zasadzie tej, którą tutaj proponuje prezydent Truskolaski, 19, 25 i 35 zł za metr kwadratowy. Młodzi przedsiębiorcy nie są w stanie tak dużych kwot płacić za metr kwadratowy. Będzie to ulga przez 2 lata, podobnie jak ZUS to czyni ze składką. Zapewnimy bezpłatną osłonę prawną dla makro i małych przedsiębiorstw białostockich przed nieuczciwą konkurencją. Każdy młody przedsiębiorca, który będzie podwykonawcą jakiejś firmy, będzie mógł sprawdzić umowę, będzie mógł sprawdzić swoje możliwości prawne, aby uzyskać to, ten efekt w postaci pieniędzy za swoją pracę. Utworzymy fundusz stypendialny dla osób, które są szczególnie uzdolnione. Musimy stworzyć taką sytuację, gdzie będzie więcej mieszkań i będzie mieszkań komunalnych oczywiście i tańszych. Ja mam tutaj na myśli partycypację. Nie może być tak, że młode małżeństwo, aby otrzymać mieszkanie, musi płacić 50 tysięcy w ramach partycypacji. Dziękuję bardzo. Taka rola mi brutalna przypadła, ale niestety muszę. Jako kolejnego o odpowiedź na nasze pytanie poprosimy pana Krzysztofa Jaruzelskiego. Dziękuję. Dobry wieczór. Przepraszam bardzo za swoją lekką niedyspozycję. To nie to, co niektórzy mogą pomyśleć. Przeziębienie, chrypa, katar. Także proszę w razie czego będzie dla mnie wyrozumiałym, jeżeli w trakcie wypowiedzi zakasła. Drodzy Państwo, prezydent Truskolaski jest dużym optymistą, twierdząc, że ludzie z Białegostoku nie wyjeżdżają. Statystyki mówią kompletnie co innego. Białystok jest miastem o rekordowym poziomie wyjeżdżania z tego miasta. Największa migracja, jaka w Polsce jest, jest właśnie z Białegostoku. To, że przybyła liczba mieszkańców, to jest kwestia wyłącznie przyłączenia do granic administracyjnych miasta takich miejscowości jak Zawady, Lidy Górne, Zagórki. Natomiast nie z tego powodu, że ludzie przestali z Białegostoku wyjeżdżać. Wyjeżdżają. Zatrzymanie ludzi, zwłaszcza młodych ludzi w mieście, zresztą samo w sobie wyjeżdżanie nie jest tragedią. Pamiętam czasy, których większość na tej sali może nie pamięta, kiedy z kraju było ciężko wyjechać. Trzeba było bardzo długo stać w kolejkach pod ambasadami amerykańskimi, niemiecką, żeby dostać wizę, żeby dostać promesę wizy. To, że dzisiaj możemy wyjechać, jest dużą zdobyczą tej transformacji ustrojowej. To, że ludzie muszą wyjeżdżać i nie bardzo mają do czego wracać, jest już oczywiście tą czarną stroną. I zatrzymania mieszkańców, zwłaszcza młodych ludzi w Białymstoku, się nie zrobi jedną deklaracją, się nie zrobi jedną kadencją, się nie zrobi publikacją paru punktów programowych. To jest proces rozłożony na lata. Gdyby prezydent Truskolaski swoje światłe pomysły, o których dzisiaj mówię, zaczął realizować 8 lat temu, kiedy obejmował władzę, dziś mielibyśmy już pierwsze efekty. Po to, żeby zatrzymać młodych ludzi w mieście, musimy przede wszystkim zrobić tutaj doskonałą oświatę. W sytuacji, kiedy jest niż demograficzny, nie możemy mieć sytuacji, kiedy w pierwszych klasach, czy w drugich klasach czasami, w pierwszych klasach teraz już nie z powodu wejścia w życie nowej ustawy, ale jeszcze w ubiegłym roku w pierwszych klasach było po 33 dzieci, zamiast po 23, 24, jednocześnie są zwalniani nauczyciele. Jest oczywiście absurd. To jest idealny moment, żeby klasy były mniejsze, żeby opieka nad dziećmi była lepsza i żeby nauczyciele zachowali pracę. Czyli dobra, doskonała edukacja. 2. Mieszkalnictwo. Ludzie nie mogą żyć wyłącznie kupować mieszkań u deweloperów za ciężkie pieniądze. To jest kwestia wspierania budownictwa spółdzielczego, to jest kwestia budownictwa socjalnego.
I trzecia rzecz, bo czas się kończy, oczywiście wsparcie biznesu. Wsparcie biznesu z użyciem takich, powiedzmy, elementów przy pracach przetargowych dla firm, na przykład w Białymstoku, jak klauzule społeczne, gdzie dodatkowe punkty dostaje się za zatrudnianie bezrobotnych białostockich. Można w taki sposób kształtować przetarg, żeby białostockie firmy zatrudniające bezrobotnych wygrywały te przetargi oraz wspieranie spółdzielni socjalnych. Dziękujemy. Bardzo prosimy teraz o odpowiedź na pytanie, jak zatrzymać młodych przed eksodusem z Białegostoku, pana Tomasza Szeweluka, kandydata Nowej Prawicy. Dzień dobry Państwu. Drodzy Państwo, przepraszam za swoją niedyspozycję głosową, tak jak mój przedmówca. Niestety mam zapalenie górnych dróg oddechowych. No ale cóż, zaczynając. Drodzy Państwo, tak ad vocem chciałbym skomentować wypowiedź obecnego pana prezydenta Truskolaskiego. Tylu dowcipów w tak krótkim czasie dawno nie słyszałem. Ale główne pytanie, w jaki sposób zatrzymać młodych ludzi? Drodzy Państwo, bezrobocie, 2007 rok 8%, 2014 rok prawie 14%. Młodzi ludzie nie mają pracy. Ja nie tak dawno byłem w podobnej sytuacji, nosiłem się z zamiarem wyjazdu za granicę. Niestety żona spowodowała, iż tutaj zostałem. W jaki sposób zatrzymać wyjazd młodych ludzi? Według mnie wystarczą wdrożenie dwóch prostych rzeczy. Pierwsza rzecz jest to odsunięcie Platformy Obywatelskiej od władzy, gdyż jest to szkodnik, jakiego dawno Polska nie widziała. Dwa, należy pobudzać, tak jak moi przedmówcy mówili, należy pobudzić drobną przedsiębiorczość. Największy wkład do PKB wnoszą małe i średnie przedsiębiorstwa i trzeba je wspierać poprzez obniżanie podatków. To, co miasto może bezpośrednio zrobić, jest to obniżanie podatków lokalnych. Nie wiem, czy Państwo zdajecie sobie z tego sprawę, że od 2008 do 2014 roku podatki od budynków mieszkalnych wzrosły 28%, podatki od budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza 21%, budynków, w których prowadzone są świadczenia zdrowotne 73%, więc w jaki sposób możemy mówić tutaj o konkurencyjności? Drodzy Państwo, wysokość tych podatków jest zbliżona do takich miast jak Warszawa, Poznań czy też Wrocław. Biorąc pod uwagę nasze położenie wschodnie, nie jesteśmy w żaden sposób konkurencyjni. Dlatego my, Kongres Nowej Prawicy, będziemy powtarzać jak mantrę, czy jak zdarta płyta, musimy obniżać podatki. To będzie generowało nowe dochody, za które będzie można rozbudowywać firmy. Jeżeli będziemy rozbudowywać firmy, będziemy zatrudniać nowych pracowników. Będzie się zmniejszało bezrobocie. Jeszcze tak już na sam koniec, nie możemy przecież wspierać tylko jednej grupy społecznej, czy też grupy przedsiębiorców. Musimy obniżyć podatki dla wszystkich. Wszyscy muszą mieć równy start. Jak zatrzymać ludzi młodych przed eksodusem z Białegostoku? O odpowiedź na to pytanie teraz poprosimy pana Artura Milewskiego. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Pewnie nie zaskoczy nikogo, jak przeproszę za swój głos. Również jestem troszkę niedysponowany, ponieważ nie mam takiego doświadczenia w występach przed publicznością. Jest to mój debiut, także prosiłbym, gdybym mówił za cicho, to żeby właśnie mi poprawiać, albo jak będę mówił za głośno, również jakoś uciszać. Proszę Państwa, my żyjemy obecnie w świecie wysokiej specjalizacji. Naprawdę są ludzie o wąskich specjalizacjach, którzy doskonale się znają na tym, co robią i wiedzą, potrafią znaleźć receptę na każdą dolegliwość. To nie w takich gremiach, jak tutaj my siedzimy, ustala się plany i mówi się, co należy robić, żeby było lepiej. Niech mi Państwo wierzą, że w sprawach gospodarczych wszyscy fachowcy wiedzą dokładnie, co należy robić. To jest tak, jak z odchudzaniem. Możecie Państwo się zastanawiać, co zrobić, żeby zrzucić wagę. I możemy tu siąść i myśleć o tym, prawda?
możemy pójść do dietetyka, każdy jeden dietetyk powie, co zrobić. I teraz trzeba to robić. I to jest tylko problem. Obserwujecie to Państwo przy każdych wyborach, kiedy liderzy polityczni mówią Wam, co trzeba zrobić. A później widzicie, co oni robią. Rządząca nami od ponad 10 lat Platforma Obywatelska mówiła 10 lat temu, co trzeba robić. Proszę Państwa, dlaczego to nie jest zrobione? Dlaczego? Bo tak Państwo głosujecie. I tyle. A dlaczego Państwo tak głosujecie? To już jest inna sprawa. To należy zapytać fachowców. Jeśli chodzi o ludzi młodych, żeby nie wyjeżdżali. Wyjeżdżają młodzi, bo jeszcze mają siły. Wyjeżdżają starsi, którym jeszcze starcza sił. I przede wszystkim wyjeżdżają ci, co mogą i którzy nie czują się tutaj potrzebni. Nawet jeśli ktoś nie ma pracy, a wie, że on jest tutaj potrzebny, bo musi się zająć mamą, musi, ma coś innego do spełnienia. Odebrać panu głos, ponieważ minął czas 2,5 minuty. Dziękuję bardzo. O odpowiedź na pytanie. O odpowiedź na zadane przez nas pytanie. Teraz poprosimy pana Roberta Żyńskiego. Dobry wieczór Państwu, dziękuję bardzo za zaproszenie. Jak Państwo wiecie, na co dzień jestem przedsiębiorcą, zajmuję się właśnie pozyskiwaniem inwestorów do naszego miasta. Miasto Białystok, najwyższe bezrobocie z wszystkich miast wojewódzkich. Nie można tego tłumaczyć naszym położeniem geograficznym, bo zarówno Lublin, jak i Rzeszów klasują się w połowie stawki wszystkich miast wojewódzkich, więc jeśli Państwo usłyszą ten argument, że to położenie geograficzne temu sprzyja, to jest to nieprawda. Stawiajmy na przedsiębiorczość. To nasz program gospodarczy, który ogłosiliśmy już przy inauguracji, to coś, to tak jak tutaj pan kandydat powiedział, niech się fachowcy zajmują, wtedy jest najlepiej. Udało mi się w naszej strefie ekonomicznej sprowadzić 9 firm w ciągu ostatnich 3 lat, 1000 nowych miejsc pracy. Pan prezydent dzisiaj mówi o poszerzeniu terenów strefy, to zapytam się, nie odpowiem, dlaczego nie włączył 23 hektarów wokół parku technologicznego już rok temu, tak jak go namawiałem, tylko po to, żeby ogłosić to przed wyborami. To naprawdę kardynalne zachowanie w takim wypadku, kiedy borykamy się z tak dużym bezrobociem. W naszym mieście zniszczono szkolnictwo zawodowe, zlikwidowano praktycznie wszystkie szkoły zawodowe. To, o czym mówili przedmówcy, upchanie, zwalnianie nauczycieli, upychanie uczniów w duże klasy, kiedy mogliśmy to właśnie ten nisz wykorzystać do tworzenia klas mniejszych. Stawiamy jako komitet na odtworzenie tego szkolnictwa zawodowego, bo wiecie doskonale Państwo, że zawód po szkole średniej zarówno umożliwia studiowanie, jak również podjęcie pracy, studiowanie zaoczne, więc to na pewno już przybliża młodych ludzi do rynku pracy. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ale może ja zwrócę Państwu uwagę, że nasze władze nagradzają ludzi młodych tylko jak osiągną już sukces na arenie kraju albo za granicą. Jak Łazik wygrał pierścień elektroniczny, to wtedy nagradzamy. To nie wtedy trzeba nagradzać, bo ci ludzie już sobie znakomicie poradzą na rynku pracy. Trzeba być bliżej mieszkańców, studentów, uczniów i wspierać ich w ich nauce poprzez stypendia, poprzez nagrody, bo przecież wiecie Państwo, żeby wynaleźć coś, to ile projektów idzie do kosza, ile to jest potu, krwi młodych ludzi. To w tym momencie potrzebne jest im wsparcie, a nie jak oni już praktycznie komercjalizują swój wynalazek. To nie wtedy trzeba pomagać. Wtedy to się biegnie z czekiem tylko po to, żeby ładnie wypaść w fleszach. Na prawdziwe wsparcie jest wtedy, kiedy jesteśmy blisko ludzi. System stypendialny. Jako ostatniego odpowiedź na nasze pytanie dotyczące ludzi młodych poprosimy pana Kamila Żebrowskiego. Dobry wieczór, bardzo dziękuję za zaproszenie. Szanowni Państwo, padły deklaracje z każdej strony tak naprawdę. Ja się cieszę, że jestem ostatni, że mogę się jakby do tego odnieść. Jak reprezentant ludzi młodych chciałbym zaproponować panom, że może zacznijmy od tego, żebyście oddali nam władzę. My naprawdę jesteśmy w stanie sami rządzić, to po pierwsze. Po drugie, zadbać o siebie, o was i o ludzi starszych. Więc to jest taka moja pierwsza propozycja.
To, co chciałbym jeszcze powiedzieć, jeżeli chodzi o wyludnianie się miasta. Ja sam jestem osobą, która urodziła się w Białymstoku. Do 2009 roku mieszkałem w Białymstoku, skończyłem tu jakby każdy poziom edukacji dokładnie w tym mieście. Niestety w 2009 roku musiałem miasto opuścić. Najtrudniejsze, że nie wyjechałem za granicę. Wyjechałem do mniejszego miasta, bo w mniejszym mieście znalazłem pracę. To jest porażka. Porażką jest właśnie to, że kształcenie w Białymstoku nie jest zesparowane z biznesami lokalnymi, że nie ma tak zwanego praktycznego kształcenia, co jest bardzo ważne. A co to znaczy to praktyczne kształcenie? To jest ten udział miasta, czyli udział wszystkich uczelni wyższych i szkół zawodowych, i szkół i techników z biznesem. Bo generalnie ten biznes się gdzieś tam rozwija i miasto już wie, że za 4 lata coś powstanie. Jeżeli za 4 lata coś powstanie, dlaczego nie ma promocji konkretnego zawodu czy konkretnego kierunku typu idźcie, bo za 4 lata to będzie miejsce pracy. W Białymstoku czegoś takiego nie ma. To się odbywa w innych miastach, czy jest to praktyczne kształcenie. Kolejna sprawa jest też taka, że no niestety nie można zmusić każdego idźcie do tej szkoły, bo będzie tam praca za 4 lata, więc musimy też umożliwić powstawanie nowych miejsc pracy dla ludzi, którzy podjęli już jakąś decyzję co do studiów. Są pieniądze z Unii Europejskiej, to jest jeden z ostatnich lat, kiedy możemy te pieniądze z Unii Europejskiej czerpać. I tutaj musimy się zastanowić nad tym, kurczę, krótko, mało, strasznie mało tego czasu. Musimy się zastanowić przede wszystkim nad tym, jak te pieniądze wykorzystać, żebyśmy ich nie przejadali w tej chwili, bo ludzi nie interesują inwestycje takie, które jednorazowo poprawiają drogi, czy jednorazowo poprawiają wygląd miasta. Ludzi, mieszkańców Białegostoku i młodych, i starszych interesuje inwestycje, które poprawiają nasz byt tak naprawdę i które umożliwiają nam pracę tutaj lokalnie. Dziękuję. To była seria dotycząca pierwszego pytania. Moment. O, teraz jest lepiej. Dziękujemy bardzo kandydatom. Robi się gorąco, jest rzeczywiście bardzo gorąco. Jest bardzo dużo ludzi. Wiemy, że tym, którzy nie mogą być tutaj razem z nami, a są na pewno ciekawi tego, co się tutaj dzieje, mamy do zaproponowania relację bezpośrednią, może nie bezpośrednią, pośrednią, ponieważ kamera, która tutaj stoi przy lodówce, nagrywa wypowiedzi i one będą możliwe do obejrzenia również na stronie www.federacjabialystok.pl dla wszystkich, którzy zechcą. I jeżeli dojdzie do drugiej części tej debaty, do czego kandydatów serdecznie zachęcam, to również postaramy się taką relację przygotować. Druga seria pytań. Bardzo mi bliska. Wizja współpracy z białostockimi organizacjami pozarządowymi. Formy i narzędzia współpracy. Jako pierwszego poproszę o odpowiedź na to pytanie pana Jana Dobrzyńskiego. Organizacje pozarządowe to są instytucje, tak można nazwać, które powstają oddolnie. One powstają w wyniku potrzeb mieszkańców. Jest to niezwykle ważne i w zasadzie wystarczy tylko z nimi współpracować, aby znać problemy naszych mieszkańców. Szanowni Państwo, i drugim takim elementem, który jest bardzo ważny, to są rady osiedlowe. Rady osiedlowe, tego u nas nie ma, pan prezydent zaniechał tego typu instytucji. To jest kolejna taka komórka, gdzie możemy pójść, porozmawiać i zgłosić swoje problemy. I tutaj musimy sięgnąć do filozofii rządzenia. Jedni, do których ja się nie zaliczam, chcą dzielić, rządzić, decydować, wydawać, czy to pozwolenia, czy to pieniądze, a inni chcą pracować dla dobra społeczeństwa, dla dobra miasta Białegostoku w tym przypadku. I te osoby, do których ja się zaliczam, muszą pracować, współpracować z tymi podmiotami, które wymieniłem. Szanowni Państwo, forum tej współpracy jest bardzo dużo. Możemy tworzyć różnego rodzaju fundusze. Możemy tworzyć fundusz pożyczkowy, fundusz gwarancyjny. Możemy tworzyć różnego rodzaju porozumienia. Nawet możemy pewne zadania zlecać właśnie tym organizacjom pozarządowym, aby one w sposób
roztropniejszy, w sposób mądrzejszy naszymi pieniędzmi dysponowały. Ja nie zauważyłem w ostatnim okresie jakiejś takiej szczególnej współpracy w tych ostatnich 8 lat władz miasta z organizacjami pozarządowymi. A przecież możemy tworzyć spółdzielnie socjalne, możemy tworzyć różnego rodzaju rozwiązania, które będą dla dobra. I to w zasadzie z każdej dziedziny naszego życia. Sportu, edukacji, kultury, wychowania. Mamy pełen wachlarz organizacji pozarządowych, które w zasadzie zabezpieczają lub też wskazują na życie społeczne naszego miasta. Musimy zrobić wszystko, aby z tymi organizacjami współpracować, aby brać ich wnioski pod uwagę, aby żyło nam się w tym mieście lepiej. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję. Jako następny zabierze głos pan Robert Żyliński, który przedstawi swoją wizję współpracy z białostockim trzecim sektorem. To bardzo ważne słowo, współpraca. Nie powinniśmy traktować współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadzie obowiązku współpracy, a właśnie współpracy, dialogu, rozmowy, słuchania tych racji. To jest istota, myślę, że całego zagadnienia, bo zawsze środki będą ograniczone, zawsze będzie jakaś pula. To, co mówimy w swoim programie, to też przejrzystość urzędu. Jeśli ten urząd, ta pula środków będzie przejrzysta, będzie sensownie podzielona, wsłucha się w głos społeczeństwa, to jest to bardzo istotne, bo zawsze można powiedzieć za mało. Ale jeśli dzielimy to, co jest, to ważne, żeby to było podzielone przejrzyście. To można podzielić na sektory, przecież organizacje działają w wielu sektorach. Jedne są bardziej kosztochłonne, inne mniej kosztochłonne. Fundacje, stowarzyszenia, jedne powstały, inne są już zakorzenione. Trzeba też wspierać te stowarzyszenia, które się rodzą, które jeszcze nie są, nie działają tak prężnie, nie mają takiego umocowania w swoim działaniu. Więc bardzo ważne, żeby ten podział dostępnej puli środków był czytelny, przejrzysty, podzielony na sektory, podzielony też na wielkości organizacji. Jeżeli widzimy, że organizacji jest więcej starających się o dofinansowanie, o wsparcie, to może zróbmy pewną cykliczność możliwości ubiegania się, tak żeby podzielić tą pulę pieniędzy na jak największą ilość. Doceniajmy tych, co się sprawdzili. To jest jasne, że jeśli ktoś dobrze wykorzystuje środki publiczne, trzeba go wspierać. Ale nie zapominajmy o tych stowarzyszeniach, które dopiero się rodzą, bo takich mamy zapewne najwięcej na rynku. Więc tutaj ta przejrzystość podziału to powinna być wypracowana i ta cykliczność wspierania danych organizacji powinna być wypracowana i wychodzić naturalnie. To musi być chęć, a nie obowiązek urzędu. Dziękujemy bardzo. Brawo. A teraz poprosimy pana Artura Milewskiego, aby przedstawił swoją wizję współpracy z trzecim sektorem. Proszę państwa, przede wszystkim nie ma czegoś takiego jak pieniądze publiczne. Są pieniądze prywatne i to z prywatnych kieszeni zabieranych obywatelom budżet rozdaje pieniądze. I teraz organizacje pozarządowe mogą dostawać pieniądze albo od urzędnika, albo mogą dostawać pieniądze bezpośrednio od ludzi. W takim systemie, w jakim my żyjemy, partiokracji, w której jest władczość i w której przede wszystkim prezydent, mówimy o wyborach samorządowych, zajmuje się rozdawaniem pieniędzy, nawet nie rozwiązywaniem problemów, tylko po prostu wydawaniem naszych pieniędzy, to trzeba sytuację odwrócić. Organizacje trzeciego sektora zamiast być petentem, który prosi prezydenta o pieniądze, powinny się zwracać bezpośrednio do obywateli i to jest ta droga właściwa, która na całym świecie najlepiej się sprawdziła. I to nie urzędnik wyda pieniądze najlepiej jak potrafi, tylko sama organizacja. Niech państwo zwrócą uwagę, że
u nas nie ma osób, oprócz może Jerzego Owsiaka, no a tutaj lokalnie ojca Konkola, które by były takimi gwiazdami medialnymi, że ludzie by im ufali, wpłacali pieniądze. Ojciec Konkol tutaj na naszym terenie jest osobą dla polityków bardzo bezpieczną, bo on nie jest konkurentem do władzy. U nas organizacje pozarządowe nie mogą się wybić, ich liderzy też nie mogą się wybić, bo oni stanowią konkurencję dla polityków i w związku z tym nie będą mieli przebicia i nie będą, będą mieli ograniczone możliwości zdobywania, pozyskiwania dla siebie środków. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Myślę, że brawa się należą za wypowiedź każdemu mówcy. Natomiast teraz poprosimy pana Krzysztofa Emilia Ruzelskiego o przekazanie nam właśnie swojej wizji współpracy z trzecim sektorem, formy, narzędzia tej współpracy. Może poprosiłam pana Krzysztofa Emilia Ruzelskiego o przedstawienie swojej własnej wizji współpracy z trzecim sektorem. I przepraszam, że mówię cicho. Dziękuję bardzo, Bożena. Koledzy skupili się głównie tutaj w swoich odpowiedziach na stronie finansowej, na finansach, które organizacje pozarządowe mogłyby dostawać w jaki sposób, większe czy mniejsze. Myślę, że to jest oczywiście bardzo ważna sprawa, zresztą chyba tam jedno z przyszłych zagadnień będzie poświęcone trochę przekazywaniu uprawnień i obowiązków. Myślę, że trzeba się jednak w tym pytaniu, w tym punkcie skupić na jakby filozofii podchodzenia i współpracy z organizacjami pozarządowymi, bo to jest chyba ważniejsze od tego, czy w tym roku organizacje dostaną, nie wiem, 3 miliony czy 4 miliony złotych. Ważne jest, w jaki sposób władza chce z tymi organizacjami współpracować. I tu pierwsze pytanie jest takie, że władza musi chcieć zrozumieć i musi chcieć poznać, z kim ma do czynienia. Ruch NGO-sów ma tak mniej więcej no, 20 parę lat. Niektóre z tych organizacji okrzepły, są doskonale zorganizowane, mają swoje statuty. Niektóre wręcz łączą się w wielkie federacje, jak mamy przykład w Białymstoku. Ale oprócz tego, boję się, że urzędy miejskie często na tym etapie zostają. Mają rozpoznanie, ile jest organizacji mniej więcej, która się czym zajmuje. Ale życie społeczne jest bardzo dynamiczne i to się zmienia w oczach tak naprawdę. To się zmienia z roku na rok, w miesiącach. I tego władza już nie wie tak naprawdę, z czym ma do czynienia. To są często ruchy, które wcale nie chcą być sformalizowane. To są ruchy, które powstają po to, żeby uzyskać dostęp do informacji publicznej, co nie jest takie proste i łatwe. To są ruchy, które skupiają się w internecie. Myślę, że bardzo fajnym takim przykładem w Białymstoku jest taki ten portal Ręce Precz od Doilit, który rozpoczął się od protestu przeciwko idiotycznej polityce miasta względem zagospodarowania Doilit. Wokół tego zaczęło się pojawiać coraz więcej ludzi. Ci ludzie zaczęli bombardować urząd miejski pismami, petycjami, wyciągać informacje, których nie mogli dostać w normalny sposób, ale oni nie są zorganizowani. Oni nie są w żadnej federacji, oni nie mają wielkiej struktury. To jest piękny przykład takiego oddolnego zorganizowania się. Dopóki władza w mieście nie rozpozna siły tych organizacji, nie będzie wiedziała, jak współpracować z tymi organizacjami. Druga sprawa też jest taka, że żeby nie było takiej sytuacji na przyszłość, ja to deklaruję, że nie będzie, że będą organizacje lepsze i gorsze. Bo oczywiście z biegiem lat, z biegiem dni organizacje mają wpływ jakiś na prezydenta, poznają się gdzieś, rozmawiają ze sobą. Jedne są troszeczkę lepsze czasami, lepiej traktowane, a drugie są troszeczkę gorzej traktowane. Chodzi o to, żeby organizacje były traktowane jednakowo, równo, a prezydent, żeby chciał przede wszystkim poznać, na czym polega, o co im chodzi. Bo to są ludzie, którym się chce. Oni nie muszą tego robić, oni chcą to robić. I za to trzeba ich popierać. Dziękujemy bardzo. Opinie na temat przyszłej współpracy z trzecim sektorem poprosimy teraz pana Kamila Żebrowskiego. Dziękuję. Ja chciałbym zadać takie pytanie tak naprawdę, na które sami wszyscy powinniśmy sobie odpowiedzieć. Jaka jest rola organizacji pozarządowych? Teraz mnie słychać, dobrze? Szanowni Państwo, organizacje pozarządowe razem z lokalnymi władzami powinni być partnerami, jeżeli chodzi o budowę tego społecznego, tak naprawdę tego obywatelskiego społeczeństwa. Musimy zdawać sobie z tego sprawę, że organizacje pozarządowe wykonują nieraz czarną robotę, czyli to, czego nie może wykonać państwo, bo się nie może dogadać, albo czego nie może wykonać lokalna władza. I tutaj mówię
są konkretne przykłady, bo organizacje pozarządowe walczą z przemocą wobec dzieci, wobec młodzieży, wobec kobiet, a przede wszystkim walczą z ubóstwem, czyli to, przy czym niezaradne jest państwo i władza lokalna, rzecz jasna. Szanowni Państwo, moja propozycja jest taka konkretna, bo w mieście funkcjonuje coś takiego, co się nazywa Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Jeżeli się mylę z nazwą, to proszę mnie poprawić. Bardzo dobrze Pan powiedział. Cieszę się. Tylko, że rola tego centrum jest tak minimalna, jest, generalnie powiem szczerze, że jako laik próbowałem się zainteresować bliżej tematyką i nie mogłem znaleźć żadnych informacji. Mało tego, na prośbę do Urzędu Miejskiego oczywiście odpowiedzi też również żadnej nie otrzymałem, więc czym się dokładnie zajmuje Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi nie jestem w stanie powiedzieć. Ale z tej krótkiej informacji na stronie białystok.pl wynika, że wspiera to jakby powstawania nowych stowarzyszeń czy organizacji pozarządowych, ale to wciąż za mało, bo tak naprawdę to partnerstwo nie może opierać się na tym, że ktoś coś umożliwia merytorycznie do tego, żeby można zacząć działać. Te działania muszą być wspierane. Jest teraz ogromny problem, jeżeli chodzi o lokale, tak? Lokale z zarządu mienia komunalnego. Są problemy, próbujecie się Państwo dogadać, jest znowu blokada ze strony Urzędu Miejskiego. To jest niedopuszczalna sytuacja, bo organizacje pozarządowe są po to, już powtórzę się jeszcze raz, żeby to miasto, żeby to państwo wyręczać w tych najtrudniejszych sprawach. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Zanim oddam głos następnemu mówcy, a będzie nim kandydat Tadeusz Truskolaski, raz jeszcze chcę Państwu podkreślić, że Pan Prezydent próbował zmienić termin tego spotkania ze względu właśnie na te swoje obowiązki służbowe. Niestety my mieliśmy wcześniej zarezerwowany lokal, mieliśmy potwierdzenie innych kandydatów, że mogą w tym terminie przyjść, więc uznaliśmy, że każdemu może się zdarzyć zdarzenie losowe, nie tylko obowiązki związane z pracą, nawet i choroba, i każdą formę zaistnienia w tej debacie zaakceptujemy. Więc to tytułem wprowadzenia. Poprosimy teraz o głos z taśmy. Pan Tadeusz Truskolaski. Szanowni Państwo, żeby budować społeczeństwo obywatelskie, to bez współpracy z organizacjami pozarządowymi jest to niemożliwe. Dlatego też już dawno podjęliśmy decyzję o tym, że budynek przy ulicy Krakowskiej będzie przeznaczony na Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych. Okoliczności, a szczególnie upadek jednej z firm, która realizowała to przedsięwzięcie, spowodowało, że odsuwamy to na kolejny rok, ale jednak sama idea umieszczenia Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych właśnie w tym okazałym budynku jest jak najbardziej aktualna. W 2013 roku, tylko w 2013 roku, przekazaliśmy organizacjom pozarządowym 563 dotacje na kwotę około 20 milionów złotych, ale to są tylko takie, powiedziałbym, zewnętrzne elementy tej współpracy. Natomiast kontynuujemy od jakiegoś czasu tak zwane śniadanie obywatelskie, na którym poruszamy bardzo ważne kwestie dotyczące właśnie współpracy z organizacjami pozarządowymi, ale także i kwestie dotyczące wielu działań podejmowanych przez te organizacje. Podejmujemy projekty i programy partnerskie finansowane ze źródeł zewnętrznych, takie jak Białystok na rzecz wychodzenia z bezdomności, wspólnym głosem, innowacyjny system wsparcia wychowanków instytucji opieki zastępczej w Białymstoku, czy też aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. Jest to projekt, który został nagrodzony w konkursie Samorząd Równych Szans 2014 roku. Także tę współpracę oczywiście oceniam jako dobrą, natomiast jak to mówi się popularnie, lepsze jest wrogiem dobrego i tę współpracę można w kolejnych latach udoskonalać. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Poprosimy teraz o głos i swoją wizję współpracy z białostockimi organizacjami pozarządowymi pana Tomasza Szewelucha. Proszę bardzo. Drodzy Państwo, chciałbym sprecyzować informację podaną przez pana prezydenta Truskolaskiego. Otóż to nie pan prezydent Truskolaski przeznaczył ten budynek na cel NGO-su, tylko w 2005 roku, kiedy pan wojewoda
przeznaczał ten budynek z konkretnym celem, właśnie dla Państwa, dla organizacji pozarządowych. To tak prostując. Drodzy Państwo, każdy z nas płaci podatki, prawda? I oczekuje od jednostek samorządu terytorialnego realizacji konkretnych zadań na rzecz społeczności lokalnej. Ja odnoszę wrażenie, że nie do końca te usługi świadczone przez samorząd lokalny są spełniane. Według mojej wizji, czy też wizji Kongresu Nowej Prawicy, najbliżej ludzi są sami ludzie. Więc realizacja zadań narzuconych ustawowo powinna być scedowana na organizacje pozarządowe. Taka realizacja jest już wdrożona w gminie Jarocin. To, co proponujemy, przesunięcie zadań takich jak oświata, wychowanie, kultura, sport, kultura fizyczna, ochrona zdrowia, przekazać to organizacjom pozarządowym z tego względu, że one lepiej tym się zajmą, lepiej będą mogły dopasować ofertę dla konkretnych dzieci, dla konkretnych osób, dla konkretnych czy też seniorów, a nie urzędnicy, którzy pracują od godziny 15.30, przepraszam, od godziny 7.30 do godziny 15.30 i 15.31 wychodzą z pokoju. Tak, nie wolno realizować zadań narzuconych ustawowo. To my jesteśmy tym podmiotem, dla którego usługi powinny być świadczone, a nie odwrotnie, tak jak jest w chwili obecnej. To w sumie tyle. Dziękuję. Kolejne pytanie, które chcielibyśmy dzisiaj zadać obecnym tutaj kandydatom na prezydenta miasta Białegostoku, to jest pytanie związane z partycypacją społeczną, obywatelską. Chcielibyśmy, abyście panowie odnieśli się do jakości partycypacji, dialogu społecznego i konsultacji społecznych w Białymstoku. Jako pierwszego o odpowiedź na to pytanie, o ustosunkowanie się do tej kwestii, poprosimy pana Artura Milewskiego. Jeśli chodzi o partycypację społeczną, to jest to bardzo ciężki temat, dlatego że większość z tych konsultacji, które są to konsultacje tylko pozorne, dlatego że ustawa nakazuje zrobienia takich konsultacji. Nie wiem, czy ktoś z Państwa kiedyś uczestniczył przy opracowaniu jakichś planów rozwoju, jak takie konsultacje wyglądały. Także to po prostu sprowadza się do zwykłego przyklepania i dania właściwie alibi władzy do wydania pieniędzy. Natomiast to, co jest naprawdę istotne, czyli wpływ mieszkańców na wydawanie pieniędzy, to u nas nie jest realizowane. I dla porównania, w Białymstoku od roku jest budżet partycypacyjny, który wynosi niecały 1%. W krajach skandynawskich takie budżety, o których decydują mieszkańcy, wynoszą około kilkadziesiąt procent. W niektórych wypadkach dochodzi nawet do 40%. Czyli ten udział mieszkańców zupełnie jest nieporównywalny. Musimy zmienić sposób sprawowania władzy, która nazywa się przez fachowców to, co stylem autorytarnym, otwartym, gdzie o wszystkim decyduje się jednoosobowo w sposób władczy, na styl konsultacyjny, czy też współdecydujący, o którym decydują w większym stopniu mieszkańcy. Dziękuję. Teraz bardzo poprosimy o ustosunkowanie się do kwestii jakości partycypacji, dialogu społecznego i konsultacji społecznych w Białymstoku
pana Kamila Żebrowskiego, który, przypomnijmy, startuje z Komitetu Podlaski Ruch Samorządowy Praca i Rozwój. Dziękuję, wszystko się zgadza. Szanowni Państwo, partycypacja w Polsce to jest jeszcze dość młode zjawisko. W Białymstoku w ogóle, tak jak już tutaj mój przedmówca powiedział, generalnie mamy od roku, tak? To, jak dobrze pamiętam, od roku funkcjonuje w Białymstoku i jedyne, co mogę powiedzieć, to musimy się uczyć, tak? Musimy się uczyć. Tutaj podane są wzorce jakby zachodnie, wszystko jest fajnie, tylko że tam są demokracje, które funkcjonują zdecydowanie dłużej niż ta nasza w Polsce. Ja się bardzo cieszę, że w Białymstoku w końcu przyszedł czas na budżet obywatelski. Jest to sukces, oczywiście, że jest to sukces, nie ma o czym mówić. Mało tego. Poza budżetem obywatelskim są jeszcze inne techniki partycypacyjne. Jest technika, która się nazywa Future City Game. Jak dobrze pamiętam, również zastosowana w Białymstoku. Bodajże na dziesięcinach chodziło o przestrzeń, tak, wykorzystanie przestrzeni pod park, jak się nie mylę. W każdym razie tych technik jest zdecydowanie więcej. Musimy się uczyć, musimy rozwijać partycypację. Jednak żeby to się mogło dziać, potrzebujemy Centrum Aktywizacji i Partycypacji Społecznej, którego w tej chwili w Białymstoku nie ma. W 2012 roku taki pomysł powstał, ale zatrzymało się. To jest też związane z tym budynkiem Ruch Krakowski i Świętego Rocha, gdzie takie centrum miało powstać. Miejmy nadzieję, że w końcu powstanie, bo mamy dużo pytań, co jeżeli chodzi o samą partycypację, czy same może podejmowanie decyzji ze strony społeczeństwa. W każdym razie jeszcze chciałbym się ustosunkować do jednej rzeczy. W Białymstoku istnieje taka opcja, to znaczy obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, która praktycznie jest w Białymstoku niepopularna. Mało tego, że jest niepopularna, ja próbowałem po nią sięgnąć w 2012 roku przy projekcie likwidacji Straży Miejskiej. Szanowni Państwo, dostałem taką informację z Urzędu Miejskiego. Nawet urzędnicy nie wiedzą, jak to ma wyglądać, więc jak my, społeczeństwo, mamy z tego korzystać. Więc mam nadzieję, że to Centrum Aktywizacji i Partycypacji Społecznej w końcu powstanie i zajmie się właśnie takimi tematami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz do kwestii jakości partycypacji, dialogu społecznego i konsultacji społecznych w Białymstoku za pomocą nagranego wcześniej materiału odniesie się pan Tadeusz Doskonalski. W ramach projektu Wspólnym Głosem wypracowaliśmy takie zasady prowadzenia dialogu społecznego w naszym mieście. Były też prowadzone różnego rodzaju działania w dzielnicach, tak jak chociażby na osiedlu Dziesięciny. Efektem projektu jest właśnie projekt zasad konsultacji społecznych, tak jak powiedziałem przed chwilą, i te do 20 października trwały właśnie konsultacje tego dokumentu dające organizacjom obywatelskim, grupom obywateli bardzo szeroki wpływ na proces decyzyjny w naszym mieście. Również miejski program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest co roku konsultowany, a także takie programy jak miejski program ochrony zdrowia psychicznego. No myślę, że tutaj trzeba by było powiedzieć, że konsultowaliśmy wiele elementów, takich jak na przykład chociażby logo i nazwę roweru miejskiego. Wyszło, że jest to najpopularniejszą nazwą, jest to biker czy też biker. Myślę, że ważnym elementem, o którym trzeba tutaj wspomnieć przynajmniej, jest oczywiście idea budżetu partycypacyjnego, która już od 2 lat funkcjonuje w naszym mieście i cieszy się, tak jak w całej Polsce, ogromnym zainteresowaniem. Z roku na rok myślę, że wzrasta ta jakość dialogu społecznego pomiędzy właśnie organizacjami pozarządowymi a urzędami. Myślę tutaj o Urzędzie Miejskim, Urzędzie Wojewódzkim czy też Urzędzie Marszałkowskim. Myślę, że mamy tutaj ogromne wsparcie, jeśli chodzi o pana wojewodę podlaskiego, który, jak Państwo doskonale wiecie, jakby wyrósł z organizacji pozarządowych. W tej chwili jest oczywiście po drugiej stronie, ale duchem ciągle wspiera organizacje pozarządowe. I myślę, że mówimy tutaj, jeżeli chodzi o samorząd białostocki, jak również i właśnie tą stronę rządową, jednym głosem i jesteśmy za tym, aby
te formy dialogu społecznego, które były do tej pory, po prostu rozwijać, wsłuchiwać się w głos społeczeństwa, tak aby te decyzje, które są podejmowane, miały jak najszerszą akceptację społeczną. W ramach projektu Wspólnym Głosem wypracowaliśmy takie... Dziękujemy bardzo. Teraz odpowiedź na pytanie dotyczące jakości partycypacji, dialogu społecznego i konsultacji społecznych w Białymstoku. Poprosimy pana Krzysztofa Abila Jarozelskiego. Pan prezydent rozpoczął drugie 2,5 minuty, także ja też poproszę o parę sekund, bo temat jest szczególnie, wydaje mi się, ważny. Można powiedzieć, że kawalarz z naszego pana prezydenta Truskolaskiego, bo to, co akurat miasto robi względem konsultacji, to jest skandal. Przypomnę na początku, jak się zakończyło referendum w sprawie sprzedaży prywatyzacji MPEC-u w Białymstoku. Kiedy pan prezydent, który tak chce konsultować różne rzeczy, najpierw podjął w tajemnicy przed Białostoczynami tak naprawdę decyzję o sprzedaży MPEC-u, potem w taki czy inny sposób przeprowadził to przez Radę Miejską, a na koniec powiedział, że 70 tysięcy ludzi, którzy poszli do referendum, do najbardziej demokratycznej formy tak naprawdę demokracji bezpośredniej, się nie liczy. Bo najważniejsze jest według niego głosowanie nogami, czyli nie chodzenie na referendum. Tak pan prezydent wyobraża sobie aktywność obywateli i ich udział w życiu publicznym. Jak wyglądały konsultacje w sprawie budowy spalarni śmieci w Białymstoku, nie chcę w ogóle mówić. Jeżeli ktoś wiedział, jak wyglądały te konsultacje, to tylko jedno słowo, skandal się ciśnie na usta. Trzecia rzecz. Jeżeli pan prezydent robi czasami spotkania na osiedlach, tak zwane konsultacyjne, to jeżeli ktoś był na takim spotkaniu, wie, że tam nie można zadać pytań. Tam pytanie trzeba zgłosić mailem przed spotkaniem. Pomijam to, że na spotkania zgania przeważnie swoich biednych urzędników po godzinach pracy, którzy krępują się odmówić pójścia na takie konsultacje i siedzą tam biedni do wieczora, ale pytanie obywatel nie może zadać. Jeżeli wcześniej nie przysłał go mailem do organizatorów, na spotkaniu nie może podnieść ręki i zadać pytania. Następne sprawy, które się z tym wiążą. Wspomniał Kamil na temat inicjatywy uchwałodawczej. Ja też zebrałem z kolegami w Białymstoku ponad 3000 podpisów w sprawie refundacji in vitro w Białymstoku. I nawet nie złożyli się tej uchwały do Rady Miejskiej, bo to nie ma najmniejszego sensu. Uchwały obywatelskie są złem koniecznym, tak traktuje to prezydent i większość w Radzie Miejskiej. Ponieważ pierwsza uchwała w sprawie zniesienia klikania w autobusach została prawie że jednomyślnie, z wyjątkiem jednego klubu i paru radnych z innego, odrzucona przez większość w tej Radzie. Uchwała, wszystkie właściwie uchwały obywatelskie zgłaszane przez mieszkańców, które zostały, które przepadły. W ogóle nikt się tym nie przejmuje. Rady osiedlowe, to o czym wspomniał Janek Dobrzyński. Czasy się zmieniły. Ten budżet partycypacyjny pokazał, że jest siła w społeczeństwie, że jest siła w ludziach, którzy chcą się zebrać, napisać projekt, zrobić promocję tego, reklamę, roznieść kartki, załatwić kwestie głosowania. Trzeba najwyższa pora, żeby przywrócić w Białymstoku rady osiedlowe, bo się zmieniło pokolenie. I ci ludzie, którzy dzisiaj zajmują się protestami społecznymi, budżetem obywatelskim, bardzo chętnie wejdą w rady osiedlowe z powrotem. Bardzo dziękujemy. Teraz poprosimy o odpowiedź na pytanie dotyczące partycypacji pana Jana Dobrzyńskiego, kandydującego z Komitetu Prawa i Sprawiedliwości. Szanowni Państwo, mamy odpowiedź, dlaczego prezydent się nie pojawił na dzisiejszą dyskusję. Tutaj wszystko zostało zawarte. Jak można nazwać partycypowanie czy konsultacjami sytuację, która jest na Leśnej Dolinie? Przecież tam w ogóle ludzi się nie słucha. Jak można mówić o formie partycypacji, konsultacji na wspomnianych już Dolinach? Tam też prezydent jest głuchy na protesty mieszkańców. Tutaj już była przeze mnie, przez mojego przedmówcę wymieniona spalarnia, jak również sprzedaż MPEC-u. Przecież tam zlekceważono niespełna 60 tysięcy głosów. Ja mam nadzieję, że ci ludzie znowu pójdą do głosowania, bo to było referendum, gdzie już szli ludzie bardzo zdecydowani i świadomi, w czym uczestniczą. I podziękują panu prezydentowi. Jak można mówić o jakiejkolwiek partycypacji, konsultacji w przypadkach budowy dróg, gdzie prezydent też nie słucha? Tych problemów jest wiele. Ja mam świadomość, że ta współpraca z organizacjami pozarządowymi jest zła, ona kuleje, że prezydent nie słucha, że to od prezydenta też zależy powołanie i wybór w sposób demokratyczny rad osiedli. To, że nie ma rad osiedli, to jest też pewnego rodzaju sposób na działanie prezydenta miasta Białegostoku. Musimy do tych wszystkich spraw wrócić, musimy to wszystko uregulować, bo władza Platformy Obywatelskiej
szczególnie prezydenta miasta, jest władzą, która ignoruje głosy mieszkańców, która nie bierze pod uwagę wielu tysięcy mieszkańców, która nie liczy się tak naprawdę z głosem mieszkańców, którzy mają bardzo dobre pomysły, którzy mogą też wiele w naszym mieście poprawić. Samo zamykanie się prezydenta przed interesantami to nie świadczy dobrze. Przecież to nie jest tajemnicą różnego rodzaju opinii. Przecież spotykamy się na spotkaniach, że do premiera można próbować szybciej się dostać niż do prezydenta miasta Białegostoku. To musi się zmienić i to możecie Państwo zmienić, żebyście naprawdę wzięli odpowiedzialność za rozwój Białegostoku i za jego przyszłe losy. Za swoje również. Dziękuję panu Janu Rudolfskiemu. Teraz o odpowiedź poprosimy pana Tomasza Szewelukę. Drodzy Państwo, a propos konsultacji społecznych, jest mi trudno tutaj powiedzieć cokolwiek więcej niż powiedzieli moi przedmówcy. Ja bym to chciał spuentować tylko jednym takim zdaniem, iż o konsultacjach społecznych dowiadywałem się zazwyczaj po ich zamknięciu. Więc nie byłem w stanie uczestniczyć w konsultacjach. Odnoszę takie wrażenie, iż głos, przepraszam za określenie, ale głos ludu jest mało istotny dla obecnej władzy, co mi się bardzo nie podoba, bo tak jak już wcześniej mówiłem, to obywatele są tym ogniwem, czy też spoiwem miejskim, które powinno decydować w szerszej części na to, co się wydaje pieniądze i jak się wydaje pieniądze. I nikt nie wie lepiej niż mieszkańcy danego osiedla, czy też danej dzielnicy, co należałoby zrobić, a pozbawianie ich głosu, czy też pozbawianie ich decyzji zmierzającej do czy wybudowania chodnika, czy do wybudowania drogi jest błędem. I uważam, iż takie działania mają negatywny wpływ na frekwencję na przykład przy wyborach, ponieważ jesteśmy bezsilni. Słyszymy w telewizorze, czy słyszymy ze ściany, że jest wspaniale, jest super, a żyje się nam coraz gorzej. Więc trudno jest w jakiś sposób wpływać bezpośrednio, czy też zmieniać nasze władze, chodząc na konsultacje społeczne. Musimy to zrobić przy najbliższych wyborach. Dziękuję. Jako ostatniego odpowiedź na pytanie dotyczące jakości partycypacji w naszym mieście poprosimy pana Roberta Żelińskiego. Dziękuję bardzo. Konsultacje społeczne to pojęcie dotychczas w władzach samorządowych Białegostoku nieznane. To zupełnie nowe pojęcie. Mam nadzieję, że w wyborach zmienimy to razem wszyscy. Krzysztof wspomniał o inicjatywie Ręce Precz Oddolna inicjatywa. Basia Rowińska-Jabłokow, siedząca tam widzę tak na sali, liderka z naszego komitetu w okręgu numer 3. To jest przykład samoorganizacji inicjatywy oddolnej. I ona pewnie najwięcej mogłaby powiedzieć, jak wyglądają u nas chociażby konsultacje dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego. No robi się dokładnie wszystko odwrotnie. Ukrywa się te konsultacje, informacje są na stronie internetowej, zakładka pod zakładką i jeszcze pod zakładką, żeby broń Boże, nikt nie mógł tego odnaleźć. Oczywiście odbywają się one w godzinach pracy normalnych ludzi, bo przecież nie można tego zrobić po pracy. W budynkach czy w miejscach jak najbardziej do tego odstraszających, gdzieś w głębi na Politechnice, w budynku FGH, ja studiowałem tam, to wiem, który to budynek, ale normalnie mieszkaniec to straci pół godziny, żeby to znaleźć i się konsultacje skończą. Ten dialog z mieszkańcami to tak jak tutaj też przedmówcy mówili, no niemożliwość zadawania pytań. Ostatnio mieliśmy spotkanie na Jaruszówce. Mieszkaniec Jaruszówki pojechał do Mozarta, żeby zadać pytanie dla prezydenta Truskolaskiego. Zadał dwa pytania, prezydent wstał i wyszedł. Więc mieszkaniec zdążył wrócić z powrotem do nas na Jaruszówkę. Myśmy jeszcze w tym czasie rozmawiali z mieszkańcami. Ten minimalizm traktowania obowiązku konsultowania ze społeczeństwem, który króluje w naszym urzędzie, no jest naprawdę przerażający. Idziemy po ustawie,
co musimy zrobić i to jeszcze chowamy bardzo głęboko. Jakby nie można było tego pokazać ludziom, oddać prawdziwie ten głos dla społeczeństwa, niech się wypowiadają, niech mają okazję, niech mają możliwość wypowiedzi, a nie tylko tyle, co ustawa i jeszcze schowamy. Dziękujemy panu Robertowi Żylińskiemu. Proszę państwa, mamy pół metra. Były to odpowiedzi na trzy pytania, trzy kwestie. Czwarte wiąże się trochę z poprzednim, ponieważ dotyczy budżetu partycypacyjnego. Mieliśmy w naszym mieście dwie edycje, dwa głosowania, budżet partycypacyjny 2014 i 2015. Panowie, odnosiliście się do tego tematu, ale jeszcze raz chciałabym jak gdyby poprosić o wizję, jak powinien taki idealny budżet wyglądać. Jako pierwszego poproszę o zabranie głosu pana Krzysztofa Jaruzelskiego. Dziękuję. Lewica razem. Zastanawia mnie, jak tak bardzo szybko ten budżet partycypacyjny zmienił swoją nazwę. Początkowo rodził się pod nazwą budżet obywatelski. Według mnie była to nazwa taka dalej idąca, głębsza, sympatyczniejsza, krótko mówiąc. Teraz stał się budżetem partycypacyjnym, takie bardziej techniczne wyrażenie. Może drobna rzecz, ale znamienna. Budżet partycypacyjny, niech już będzie, powinien w naszych warunkach, nie oszukujmy się, mieć około tego 1% mniej więcej budżetu ogólnomiejskiego. To jest około 12-15 milionów złotych na początek w Białymstoku. Wydaje się, że sensowne wydanie takiej kwoty jest na razie nieupokarzające. Budżet obywatelski według mnie powinien ulec paru zmianom. No jeszcze historycznie, trudno nie sięgnąć do tego, jak pan prezydent Truskolaski jakieś mniej więcej dwa lata temu powiedział, że budżet obywatelski jest kompletnie niepotrzebny. I to samo powiedzieli radni Platformy ustami pana Niki Torowicza. Budżet obywatelski jest niepotrzebny, ponieważ to oni zostali wybrani radnymi, on został wybrany prezydentem i oni wiedzą najlepiej, w jaki sposób wydawać pieniądze. Potem, kiedy okazało się, że jest to dobry sposób na takie PR-owskie zaistnienie, okazało się, że raptem wszyscy stali się w Radzie Miejskiej Białegostoku zwolennikami budżetu obywatelskiego i przeszedł. Nieważne, jakie były kulisy, ważne, że on jest. Wydaje mi się, że budżet obywatelski czy partycypacyjny nie powinien zastępować budżetu miejskiego. To nie powinno być tak, że prezydent niektóre rzeczy czy radni będą przerzucać do budżetu obywatelskiego. Chcą zbudować ulicę gdzieś, brakuje pieniędzy w budżecie, zróbmy to z budżetu obywatelskiego. Chcą zbudować salę gimnastyczną gdzieś dużą za parę milionów złotych, zróbmy to z budżetu obywatelskiego. Sens tych inicjatyw oddolnych, społecznych powinien być taki, że zaspokaja oczekiwania, potrzeby oddolne, a nie odgórne. Czyli nie pokrywać wydatki pana prezydenta, a pokrywać pomysły, które narodzą się na dole, wśród ludzi. Wydaje mi się, że budżet ten obywatelski powinien też mieć jakiś cel do zrealizowania. To nie może być tak, że będą inicjatywy od sasa do lasa. Być może dobrze byłoby przyjąć, na przykład w jednym roku załatwiamy jeden segment. To jest sprawa na przykład rekreacji małych boisk w mieście. W drugim roku kwestia bezpieczeństwa. W trzecim roku kwestie jakieś drobne, transportowe, osiedlowe, ale drobne. W ten sposób, które będzie to lepiej według mnie wyglądało. Co jeszcze o budżecie partycypacyjnym? Jest to dobry oczywiście pomysł, jest to, składa się jako jeden z tych elementów, rady osiedlowe, budżet partycypacyjny, konsultacje na element budowy społeczeństwa obywatelskiego takiego. Dlatego się cieszę, że jest w Białymstoku, gratuluję pomysłodawcom, którzy doprowadzili do jego realizacji i mam nadzieję, że się będzie rozwijał w następnych latach bardziej. A jeszcze jedna rzecz. To nie może być tak, że połowę pomysłów z budżetu obywatelskiego wygrywają pomysły radnych. Radni mają tyle czasu i miejsc, żeby zgłaszać przez cały rok swojej kadencji swoje pomysły, że nie muszą blokować pieniędzy z budżetu obywatelskiego. Dziękujemy bardzo za tę wypowiedź. Poprosimy teraz o nagranie i głos pana Tadeusza Truskolaskiego. Budżet partycypacyjny w Białymstoku. Proszę państwa, do tej pory, tak jak wspomniałem przed chwileczką, mieliśmy już dwie edycje budżetu partycypacyjnego. W pierwszym przypadku była kwota 10 milionów złotych, w drugim 12 milionów złotych. Chciałbym tylko powiedzieć, że te 10 milionów złotych to było tyle, ile przeznaczał Poznań, czyli miasto o wiele większe od Białegostoku. Także te kwoty, myślę, że jak na nasz budżet są znaczące. Budżet partycypacyjny cieszył się ogromnym zainteresowaniem w naszym mieście, zarówno od strony składanych projektów, jak i też liczby głosów oddanych na poszczególne projekty. Udoskonaliliśmy tę drugą edycję w taki sposób, że przeprowadziliśmy szerokie konsultacje z organizacjami pozarządowymi, jak ma przebiegać budżet partycypacyjny. Zmienione zostały i zasady głosowania, ale też rozszerzono
liczbę osób, które mogą głosować na budżet partycypacyjny. Mówię tutaj o 16-latkach, czyli osobach, które ukończyły 16 lat życia, aby też mogły poczuć się jakby współodpowiedzialni za losy tego właśnie przedsięwzięcia. Generalnie jeszcze są różne głosy, które docierają do nas, jeśli chodzi o budżet partycypacyjny. Będziemy tutaj się w nie pilnie wsłuchiwać. Głównie chyba taką najbardziej pilną potrzebą byłoby rozszerzenie tego budżetu partycypacyjnego o tak zwane projekty miękkie, czy projekty z dziedziny kultury. W pewnym sensie odpowiadamy na to zapotrzebowanie kulturą, takim powiedzmy sobie dodatkowymi projektami Kultura dla Obywateli. W dwóch kolejnych latach to było w 2012-2013 roku kwota po 200 tysięcy złotych rocznie. Stąd też można ocenić, jak do tej pory, że jeżeli chodzi o ideę budżetu partycypacyjnego, to jest to sukces naszych mieszkańców. No w związku z tym, że jest to sukces, jest takie zapotrzebowanie społeczne, będziemy tę ideę kontynuować w następnych latach. Będzie można pomyśleć na przykład, prawda, o takim, czy w rozmowach z następną Radą Miejską, powiedzmy sobie o limicie dotyczącym na przykład 1% dochodów, które byłyby przeznaczane na budżet partycypacyjny. W naszym przypadku byłaby to kwota na przykład w tym roku nie 12, a na przykład 15 milionów złotych, co by było znaczącym zwiększeniem tej pozycji budżetowej. Dziękujemy bardzo. Było to wystąpienie kandydata Komitetu Tadeusza Truskolaskiego, a teraz poprosimy o głos pana Tomasza Szadoluka, kandydata Komitetu Nowa Prawica Janusz Korwin-Mikke. Proszę Państwa, według mnie budżet partycypacyjny należałoby podzielić na dwie części. Pierwsza część ogólna, dotycząca całego miasta. Druga część, że tak się wyrażę, część osiedlowa. Dlaczego takie rozwiązanie? Jedno osiedle jest mniejsze, drugie jest większe. Te większe osiedle może przegłosować pewne działania do zrealizowania na konkretnym osiedlu, więc te zaproponowane rozwiązanie wydaje mi się najbardziej uczciwe w stosunku do obywateli, ponieważ obywatele, też mieszkańcy konkretnych osiedli, żyjąc w danym rejonie, wiedzą, co jest im potrzebne i powinni mieć możliwość zagłosowania i otrzymania pieniędzy na najbardziej najpotrzebniejsze inwestycje. Jeżeli chodzi o tą część ogólną, każdy korzysta z plan, chociażby z plantów, czy też z innych parków, czy też innych atrakcji Białegostoku. I tutaj powinniśmy już wszyscy głosować na te inwestycje, które będą dotyczyły całego ogółu. Taka jest moja wizja budżetu partycypacyjnego. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję za głos. Prosimy teraz o opinię pana Roberta Żelińskiego z Komitetu Rozbudźmy Białystok. Dziękuję bardzo. Gratuluję pomysłodawcom. Znakomita sprawa, budżet partycypacyjny, czy też obywatelski właśnie. Oczywiście kwota wraz z doświadczeniami powinna tego budżetu wzrastać. W żadnym wypadku nie powinna ona służyć tylko temu, że radni czy kandydaci na radnych jeszcze przed ogłoszeniem kampanii mogą się na banerach reklamować, że popierają budżet obywatelski. Na pewno nie powinna ona służyć jako narzędzie dla radnych. Podział środków na segmenty. Jestem też za tym, żeby to tak było podzielone. Ta regionalizacja wydaje się też niezłym pomysłem w stosunku do budżetu partycypacyjnego. No ale przede wszystkim nie może to być przerzucanie środków z budżetu miasta do budżetu partycypacyjnego, żeby później je wyciągnąć na realizację celów miejskich. No nie może dyrektor szkoły martwić się, że nie może złożyć normalnie wniosku o potrzebne rzeczy do budżetu miasta, tylko mu się mówi, damy ci z partycypacyjnego. I ten biedny dyrektor wypełnia te karty, rozdaje dzieciom, rozdaje nauczycielom, oni biegają, wypełniają, no i mają tą przewagę nad normalnymi obywatelami, którzy gdzieś tam się skrzykują na Facebooku, czy między sobą na osiedlu, na ulicy, żeby coś fajnego zrobić, bo wiadomo, że taka zorganizowana struktura, młodzież, duża szkoła, dzieci, no zawsze
zwycięży. No nie temu celowi to służy. Nie wypaczajmy znakomitych idei, bo do nikąd nie dojdziemy. No znowu zabrniemy w ślepy zaułek, że z jednej strony go mamy, a tak naprawdę nie mamy tego budżetu. To nie może tak być po prostu, najzwyczajniej w świecie. Kwota powinna rosnąć, tak jak mówiłem, wraz z doświadczeniami, 12, być może w następnym roku te wypowiedziane 15 milionów. Oczywiście przejrzystość systemu głosowania, możliwość głosowania przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, jakich dzisiaj na co dzień po prostu używamy. Bardzo dziękuję. O opinię na temat budżetu partycypacyjnego prosimy teraz pana Artura Milewskiego z Komitetu Współpraca i Zaufania. Proszę państwa, jak chyba państwo zdążyli już zauważyć, to za bardzo specjalistą od wydawania pieniędzy nie jestem. I jeśli chodzi o budżet partycypacyjny, z dużym zainteresowaniem słucham tutaj swoich szanownych uczestników tego panelu. I nasuwa mi się tylko taka refleksja odnośnie budżetu partycypacyjnego, że miasto to nie tylko są ulice, to nie są bloki i domy poszczególnych ludzi, do których oni wracają po pracy i spędzają cały dzień, ale to jest przede wszystkim jakiś taki twór, no, który powinien ludzi ze sobą łączyć. I muszą być jakieś miejsca, muszą być jakieś imprezy, żebyśmy się czuli, że my jesteśmy z tego miasta. I ci, którzy mają jakieś pomysły i oddolnie chcą coś zrobić, powinni być wspierani przez władze miejskie do tego, żeby właśnie móc te swoje cele w jakiś tam sposób realizować. Dlatego uważam, że budżet partycypacyjny nie powinien tylko się ograniczać do pewnych inwestycji, ale również takich infrastrukturalnych, ale również do finansowania imprez, które wejdą w tradycję miasta i będą świadczyć o jego charakterze. Jeszcze uważam, że budżet partycypacyjny w większym stopniu powinien korzystać jakby ze wsparcia lokalnych przedsiębiorców, lokalnego biznesu i że ich należy do tego też włączać. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Nie wiem, czy państwo zauważyli, ale tutaj nastąpiła taka integracja i tabletki chyba na kaszel, prawda, połączyły kilku kandydatów. Były sobie przekazywane przyjacielstwo z rąk do rąk. To było bardzo miłe. To był prawica wspiera lewicę i odwrotnie. Lewica wspiera prawicę. Cytuję przedmówców. Proszę państwa, dziękujemy za tę wypowiedź. A teraz prosimy pana Kamila Żebrowskiego z Komitetu Podlaski Ruch Samorządowy, Praca i Rozwój o opinię na temat budżetu partycypacyjnego. Dziękuję. Szanowni państwo, pierwsza edycja od drugiej edycji różniła się tym, że ta druga edycja, te 12 milionów, zostało podzielone tak naprawdę na dwie grupy. Inwestycje duże, czyli te miejskie, na to przeznaczono 9 milionów złotych i inwestycje małe, czyli te osiedlowe, to na to przeznaczono 3 miliony złotych. Oczywiście jeżeli chodzi o samą inicjatywę budżetu obywatelskiego, jest to oczywiście inicjatywa dobra, trzeba ją rozwijać. Ja już wcześniej powiedziałem, że uważam, że jest to sukces, 40 tysięcy mieszkańców Białegostoku jakby uczestniczyło w tym budżecie, znaczy poszło, zgłaszało, głosowało. I to jest sukces, my powinniśmy to rozwijać. Czy te kwoty 9, 3, 15 milionów, czy to będzie 20 milionów, to te kwoty z pewnością będą rosły.
Te kwoty będą z pewnością rosły. Jest duża różnica między pierwszą edycją a drugą edycją. Druga edycja również zaangażowano osoby, które nie mają 18 lat. To jest 16-latków, którzy są zameldowani w Białymstoku. To jest też oczywiście jak najbardziej słuszne, tym bardziej, że tak naprawdę pobudza tego ducha obywatelskiego już u osób, które jeszcze nie głosują w wyborach. Ja nie chcę już jakby tutaj tego czasu wykorzystywać do końca, bo to, co miało być powiedziane, zostało powiedziane. Szanowni Państwo, rozwijajmy, wszyscy pracujmy nad tym, żeby generalnie ten budżet obywatelski się rozwijał i żeby te kwoty były coraz większe. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. I bardzo serdecznie prosimy o opinię pana Jana Dobrzyńskiego, kandydata Komitetu Prawo i Sprawiedliwość. Oczywiście idea jest słuszna. Pomysłodawcą był pan Mariusz Nachajewski. Przyjęła to, jest na naszej na sali, bardzo serdecznie gratuluję za pomysł. Przyjęła to Rada Miejska Białegostoku i powinniśmy to wspierać. Na pewno ma wiele mankamentów, jest to początek i będziemy to na pewno wszyscy wspólnie zmieniać. Natomiast ja bym apelował do radnych i tutaj do nas wszystkich, abyśmy zwrócili uwagę na sposób, w jaki są wyłaniane poszczególne inwestycje, czy też poszczególne działania do wykonania. Apeluję, aby jak najmniej było w tym urzędników magistratu. Ten budżet powinien być do dyspozycji mieszkańców, do tych inicjatyw oddolnych. Więc jeszcze raz gratuluję pomysłu. Przechodzimy do pytania numer 5. W tym momencie pewnie warto by podziękować za cierpliwość naszym gościom, zarówno z tej strony, jak i naszym gościom z tej strony, bo już jakiś czas tutaj przebywamy i ze względu na to, że pewnie jest trochę duszno i czasami może nie być zbyt komfortowo, warto takie podziękowania w stosunku do Państwa wystosować. Przejdziemy teraz do dwóch kwestii nieco bardziej szczegółowych, na pewno bardzo istotnych dla organizacji pozarządowych. Teraz poprosimy Państwa o odpowiedź na pytanie dotyczące budynku dla organizacji pozarządowych, który już w wypowiedziach wcześniejszych pojawił się, a teraz chcielibyśmy poprosić o Panów propozycję dotyczącą tego, jak wyjść z impasu dotyczącego wykorzystania budynku przy ulicy Świętego Rocha, który został przekazany jakiś czas temu dla prezydenta miasta Białegostoku z wykorzystaniem dla organizacji pozarządowych. Jako pierwszego odpowiedź na to pytanie poprosimy pana Roberta Żylińskiego. Szczytna idea, jak zwykle, czy jak często, zniszczona. Budynek przekazany, tak jak Tomasz przypomniał, przez wojewodę dla organizacji pozarządowych. No po prostu nieudolność władzy, tak? No jak można to inaczej nazwać? No cóż to dużo opowiadać? No nie ma żadnych wymówek co do tego, że firma zeszła, padła, zbankrutowała, bo to jeden tylko z przykładów nieudolności władzy w stosunku do wykorzystywania ustawy o zamówieniach publicznych. Państwu się pewnie już też wpiło takie mówienie, że to zła ustawa, że ta najniższa cena zabija i w ogóle to się wszystko nie udaje, tylko pewnie Państwo akurat są świadomi, że my nie musimy stosować kryterium najniższa cena. Potrzeba to tylko odwagi, dobrego zarządzania i wtedy nie będziemy musieli wybierać firm, które schodzą z kolejnej budowy, bo ja przypomnę tylko stadion, park naukowo-technologiczny. No i tutaj już przy tych dużych inwestycjach ten budynek, no to po prostu jakieś kuriozum, żeby go tyle lat remontować, więc to po prostu zwykła nieudolność władzy, ten budynek powinien być dawno w rękach trzeciego sektora i on powinien być w rękach trzeciego sektora cały, a nie poddasze, bo jeszcze się nie wyremontował, a już powierzchnia zmalała do tego, że ja nie wiem w końcu się tam, kto tam zmieści. Ten budynek powinien być cały, jeśli jest za mało, to szukajmy powierzchni dodatkowych, ten budynek powinien być wyposażony. Ten budynek powinien uzbrojeniu nie tylko w aspekty techniczne, ale widziałbym tam pomoc prawną dla organizacji pozarządowych, pomoc księgową dla organizacji pozarządowych. Pewnie bardzo dobre miejsce dla pełnomocnika, który tam też mógłby jako jeden z nielicznych urzędników funkcjonować, ale nie cały departament, a nie daj Boże jeszcze więcej, no bo to zrobimy znowu urząd, tak?
a okaże się, że organizacje to mają jakiś jeden pokoik rotacyjny, co pół godziny będą stamtąd wchodzić i wychodzić. Więc nieudolność władzy, natychmiast trzeba to zmienić, oddać do użytku i oddać rzeczywiście w ręce trzeciego sektora. Dziękuję bardzo. Teraz poprosimy o odpowiedź na to pytanie pana Kamila Żebrowskiego. Dziękuję. Tutaj mój przedmówca w sumie zawarł wszystko to, co ja chciałbym powiedzieć, bo generalnie faktycznie no jest duży problem. Problem wynika z tego, że organizacje pozarządowe nie traktuje się jako organizacje partnerskie dla Urzędu Miejskiego. No ja nie będę tutaj krytykował pana prezydenta Truskolaskiego, bo nieobecny, wolałbym nie rozmawiać. Fakt faktem, że jest duży problem. Ja się dziwię, nie widziałem tej umowy tak naprawdę. Pan prezydent Truskolaski mówił, że firma zbankrutowała. Ja się dziwię, że to w tej chwili w jakichś sądach gdzieś tam się ciągnie, nie wiadomo o co chodzi. Generalnie, normalnie firma bankrutuje, robimy przetarg, angażujemy kolejną firmę, przychodzi, robi remont. Ludzie, kochani, to 5 lat bodajże trwa. To jest coś strasznego. W każdym bądź razie to jakby też nie pomaga obecnej sytuacji tutaj organizacji pozarządowych. I tutaj powinna być pomoc ze strony miasta, jeżeli chodzi o pozyskanie tych lokali komunalnych, żeby generalnie w tej chwili gdzieś te organizacje mogły funkcjonować. To jest sprawa numer jeden. Sprawa numer dwa. Ja mam poczucie, że w ogóle urzędy są niewykorzystywane. Niewykorzystywane po godzinie 15.30, kiedy się zamykają. One się zamykają do 7.30. Tam się nic nie dzieje. Muchy latają chyba. Generalnie powinniśmy wykorzystywać też te przestrzenie po to, żeby organizacje pozarządowe miały gdzie się spotykać. Są spotkania, nie wiem, na przykład dom seniora mógłby się spotkać w urzędzie. Dlaczego nie? Wykorzystajmy to. Dokładnie. Dużo jest, organizacje mogłyby z tego korzystać, tylko że Urząd Miejski zamyka się na 4 spusty. W sumie tyle chciałem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz do kwestii budynku przy ulicy Świętego Rocha, przeznaczonego dla organizacji pozarządowych, ustosunkuje się w formie nagrania pan Tadeusz Truskolaski. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o budynek, tak jak róg krakowski Świętego Rocha, jest on, jakby można powiedzieć, wizualnie skończony, natomiast planowaliśmy oczywiście przekazanie w tym roku tego budynku organizacjom pozarządowym. Niestety upadła firma, która realizowała remont w tym budynku, w związku z tym trwa w tej chwili spór sądowy o to, aby można było ogłosić kolejny przetarg na jego skończenie. No, jest to oczywiście sytuacja, która jest poza możliwością decyzyjną Urzędu Miasta, ale jakby chciałem powiedzieć, że ogólny kierunek, który został wypracowany, szczególnie wiosną czy też zimą ubiegłego roku, to taki, żeby przekazać ten budynek właśnie jako centrum współpracy organizacji pozarządowych, pozostaje nadal aktualny, także proszę o cierpliwość i też takie zrozumienie, że upadek firmy jest to tak zwana siła wyższa, w związku z tym będziemy starali się, aby po zakończeniu procesu sądowego i oddaniu budynku te wszystkie, prawda, przedsięwzięcia czy też założenia funkcjonowania tego budynku, które zostały wypracowane, będą poddane czy przekazane do realizacji. I myślę, że ten budynek będzie dobrze służył. W tej chwili ja rozumiem pewną niecierpliwość organizacji pozarządowych. Sam jestem tym zniecierpliwiony. No jednakże, proszę Państwa, procesy gospodarcze mają swoją jakby logikę i w związku z tym na ten ważny moment, jeden chyba z najważniejszych momentów właśnie w życiu organizacji pozarządowej, będziemy musieli jeszcze troszeczkę poczekać. Teraz poprosimy o odpowiedź na pytanie dotyczące budynku dla organizacji pozarządowych pana Tomasza Szabeluka. Drodzy Państwo, powiem tak jak mój przedmówca, siedzący obok mnie, nie ten ze ściany. Wszystko praktycznie zostało powiedziane. Jest mi cokolwiek trudno dodać
więcej do tego budynku. Stoją przecież wolne zasoby mienia komunalnego, które można byłoby w jakiś sposób wykorzystać, przekazać stowarzyszeniom odpłatnie, bo miasto przecież nie może tracić na tym. Natomiast powiem szczerze, jestem troszeczkę zniesmaczony wypowiedzią pana prezydenta, który mówił, iż sektor pozarządowy musi troszeczkę jeszcze poczekać. A gdyby zadać pytanie w drugą stronę, czy budżet miasta, czy też Urząd Miejski będzie czekać na nasze podatki lokalne? Nie. Po raz kolejny jesteśmy świadkami ignorancji władzy w stosunku do nas. To, co powiedział pan Kamil, przecież można ogłosić kolejny przetarg, można przyspieszyć tą inwestycję. To jest, żeby nie powiedzieć indolencja władzy, ale no, to jest pewna nieroztropność władzy. To w tym temacie wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz o odpowiedź poprosimy pana Jana Dobrzyńskiego. Wizualnie ten budynek był zakończony przed remontem. Zgadzam się tutaj z moim przedmówcą, panem Robertem. To jest rażąca, powtarzam, rażąca nieudolność magistratu. Nie wiem, czy to prezydent miasta za to odpowiada, no jako główny dowodzący, no to tak, ale tutaj winni powinni być pociągnięci do odpowiedzialności. Wykonawcą może być ktoś inny, trzeba jak najszybciej wybrać wykonawcę, nie czekać na rozprawy sądowe, bo one mogą trwać 5, 10, 15 lat, bo każdy może się odwoływać do różnych instancji, więc jak najszybciej trzeba wyłonić wykonawcę. Nie wiem, czy to musi być do przetargu, ja nie znam kwoty, która jest potrzebna do zakończenia takiego remontu, a kwotą, która by którą trzeba byłoby zapłacić za dokończenie remontu, możemy przecież obciążyć tego, który zbankrutował, ewentualnie wejść na jego majątek, bo ja rozumiem, że wybrano poważnego z punktu widzenia materialnego wykonawcę, który ma zabezpieczenie w swoim majątku. I to wszystko, pani Bożenko. Teraz odpowiedź na pytanie dotyczące budynku przeznaczonego dla organizacji pozarządowych. Poprosimy pana Artura Milewskiego. Szanowni Państwo, sprawa tutaj jest ewidentna, jeśli chodzi o budynek. Natomiast ja troszkę tutaj inaczej na tą sprawę patrzę, jeśli chodzi o ocenę władz miejskich. Po pierwsze, lokale dla organizacji pozarządowych, pomoc prawna i jeszcze jakaś organizacyjna, to jest naprawdę znikomy koszt w stosunku do tego, jaką rolę te organizacje mają dla naszego społeczeństwa. Natomiast ostatnie dwie kadencje, one troszkę przypominają sytuację takiego młodego człowieka, który chodzi na siłownię i napakował się sterydami, że ledwo się rusza. To nie ma nic wspólnego ze zdrowiem i z jakimś takim dobrym samopoczuciem. Miasto natomiast powinno funkcjonować tak, żeby ludziom w tym mieście żyło się dobrze i żeby tutaj były rozwiązywane problemy jego mieszkańców, które właśnie poprzez takie oddolne samoorganizowanie się ludzi w najlepszy sposób są rozwiązywane i władze miejskie powinny się wsłuchiwać w te głosy i wspierać. A podstawową rzeczą to jest zapewnić lokal i jakieś wsparcie organizacyjne i prawne. To naprawdę nie są żadne pieniądze. Natomiast w skali takiego budżetu miasta, natomiast po prostu trzeba mieć taką wyobraźnię. I moim zdaniem tej władzy, tej wyobraźni zabrakło. I może Państwo uważają, że trzecia kadencja prezydenta będzie jakimś przełomem w tym względzie, ale chcę Państwa zapewnić, że nie będzie. Także prosiłbym
o to, żebyście tutaj wybrali kogoś z nas. Jako ostatniego o ustosunkowanie się do kwestii budynku dla organizacji pozarządowych przy ulicy Świętego Rocha poprosimy pana Krzysztofa Gmila Jaruzelskiego. Jeśli już tak od drugiego mówcy zastanawiałem się, co można powiedzieć jeszcze na ten temat, w 2,5 minuty zwłaszcza. Znaczy to jedno słowo właściwie podsumowanie, czyli kompromitacja całkowita. Bo ja pamiętam konferencję prasową, którą robiłem z kolegami jeszcze radnymi w lipcu dwa lata temu, kiedy pojawiły się wątpliwości, czy cały budynek będzie, czy tylko rzeczywiście trzy pokoje na poddaszu. Wtedy wydawało się, że to ukończenie inwestycji jest już lada moment. Minęły dwa lata i jesteśmy, no nie powiem może w punkcie wyjścia, ale bardzo, bardzo blisko. I ten stan może trwać następne 3, 4, 5 lat. Ja przestrzegam przed optymizmem pana prezydenta, bo kiedyś dzierżawiłem, prowadziłem drobną działalność kinową w kinie Syrena i miasto zaczęło sprawę odzyskiwania własności od pewnego zboru. I to trwa do tej pory. Kino Syrena dawno już padło, minęło tam tylko 12 lat, a budynek jest na tym samym etapie, jeżeli chodzi o wyjaśnianie sprawy własności. I obawiam się, że z ukończeniem remontu budynku przy ulicy Krakowskiej może być podobnie. Za 7 lat pan, no już mam nadzieję, jakiś inny prezydent będzie twierdził, że już lada moment nastąpi otwarcie. Ale ponieważ kolega Artur odbiegł już trochę od tematu, no bo co można tutaj dłużej już mówić na ten temat, to ja chciałbym wrócić do jednego wątku, który umknął mi ze względu na brak czasu wcześniej. To chodzi o tak zwany regranting. Chodzi o to, że tutaj koledzy poruszali temat wyręczania miasta przez organizacje pozarządowe w pewnych zakresach. Jest kilka takich zakresów, które ewidentnie aż się proszą, żeby organizacje pozarządowe przyjęły to do prowadzenia, do zarządzania lepiej niż urzędnicy. To jest cała kwestia kultury. Znaczy może nie cała, pomijając placówki te zawodowe, powiedzmy kulturalne. Natomiast jeżeli chodzi o amatorski ruch kulturalny, o animację kulturalną, o różne projekty kulturalne, to jak najbardziej organizacje pozarządowe mogą przejąć większość zadań realizowanych do tej pory przez Urząd Miejski. To samo dotyczy kwestii opieki, wychowania, różnych spraw osiedlowych i przesuwanie kompetencji z Urzędu Miejskiego na organizację pozarządową uważam za kierunek słuszny. Jest jeszcze kwestia tego pełnomocnika do spraw organizacji pozarządowych. A będzie jeszcze? Mój kolega wyłącza za każdym razem, bo oszczędza energię elektryczną. To jest globalne wyzwanie. Dziękuję Ci, Marcin. Ale Państwa, przepraszam, że mnie nie słychać. Dziękuję za odpowiedzi na tę serię pytań. Ostatnie pytanie w debacie dotyczy właśnie pełnomocnika prezydenta do spraw organizacji pozarządowych, jego roli i miejsca w strukturze organizacyjnej urzędu. Ja tylko dla Państwa jak gdyby ciekawości, bo się przy okazji poznajemy, prawda? Patrzymy sobie w oczy. Przedstawię Państwu, jest obecna na sali Anna Pawłowska, pełnomocnik prezydenta do spraw organizacji pozarządowych. Czyli Państwo widzieli, kto to jest, prawda? I na to pytanie poproszę jako pierwszego głos pana Tomasza Szewelucha. Drodzy Państwo, nasza koncepcja, czy koncepcja wolnościowa podejścia do administracji, to co mówiłem na samym początku, przekazanie czy scedowanie pewnych funkcji pełnionych przez i nadzorowanych przez Urząd Miejski na podmioty, na trzeci sektor, według mnie powinno wyeliminować tą funkcję, gdyż nie będzie wówczas potrzebny pełnomocnik do spraw trzeciego sektora. Nie twórzmy sztucznych podmiotów, nie twórzmy sztucznych stanowisk, bo to jest według mnie zupełnie niepotrzebne. I to w sumie tyle w temacie. Dziękujemy za tę opinię. O głos poprosimy teraz pana Roberta Żylińskiego. Nawet najsprawniejszy urząd w swej zwrotności będzie bardziej ociężały niż dobrze zorganizowana organizacja pozarządowa. A skoro mamy już urząd i mamy organizację, to fajnie jak jest mosty i łącznik, bo mosty zawsze łączą, a nie dzielą. Co do samej funkcji, co do pani pełnomocnik, wiele ciepłych słów usłyszałem od organizacji pozarządowych. I ja bym w tym momencie jednak umacniał umocowanie takie
administracyjne, że tak powiem, pełnomocnika, bo pełnomocnik jest trochę schowany w strukturze. Jeśli ma być rzeczywistym pełnomocnikiem, to myślę, że to powinno być bardziej z większą możliwością decyzyjną, więc bardziej w strukturze organizacyjnej. Jeśli ktoś kiedykolwiek pracował w urzędzie, to bardziej w cudzysłowie podczepiona pod prezydenta, niż gdzieś tam głębiej zakopana w departamentach. Zresztą też bardzo dobrze zarządzanych. Skoro nie będziemy mówili o regrantingu, to ja wykorzystam ten czas, bo tutaj chyba sprawa jest jasna, tak? Już nawet siedzibę wybrałem na pełnomocnika wcześniejszej deklaracji, ale tam, tylko jeszcze raz proszę, żeby tam nie zapełniać całym urzędem tego budynku. Nowela ustawy z 10 roku daje nam możliwość regrantingu. No i cóż, my jak zwykle z obawą, tak jak mówiłem o tej ustawie o zamówieniach publicznych, prawo zamówień publicznych, nie wykorzystujemy tego, bo się co, boimy oczywiście, tak? Są miasta sąsiednie, tak jak Ełk, które się nie boi, znakomicie przekazuje te środki. Ostatnio Stowarzyszenie Adelphi tam rozdysponowało te środki. Wszyscy to sobie chwalą. Jest to zwrotne, mobilne, tak jak powiedziałem, urząd zawsze będzie bardziej ociężały niż organizacja pozarządowa. A pamiętajmy, że organizacje pozarządowe zajmują się różnymi tematami. Te tematy niekiedy pojawiają się, że tak powiem, ad hoc i trzeba komuś pomóc. I wtedy uruchamianie procedur urzędowych jest no, niemobilne, tak? Kiedy będą te środki dystrybuowane przez inną organizację, będziemy mogli szybko zwrócić się ku potrzebującym i zachęcam do takiej odwagi. Dziękuję bardzo za głos. Ja jeszcze może tak troszeczkę, korzystając z tego, że mam prawo do trzymania mikrofonu, powiem, że poprzednie nasze spotkanie, kawiarenka obywatelska poświęcona ludziom młodym i wcześniejsza białostocka kawiarenka poświęcona inicjatywie lokalnej, też instrumentowi, którego jeszcze nie ma w mieście, była właśnie zrealizowana przez Białostocki Klub Debaty Publicznej, grupę nieformalną, działającą przy federacji, ale też i z ludzi spoza, właśnie z takiego projektu Fundusz Mikrodotacji, z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, który jedna z naszych białostockich organizacji, Fundacja Inicjatyw Rozwojowych, właśnie realizowała. I mnóstwo małych inicjatyw jak gdyby dostało pieniądze poprzez regranting. To tylko tak tytułem wyjaśnienia. Natomiast już skoro zaczęłam o tym mówić, to jeszcze przed udzieleniem głosu powiem, że to spotkanie, ta debata natomiast została zrealizowana również przez kawiarnię, księgarnię Spółdzielnia i też z takiego projektu, który się nazywa Ekonomia Społecznego Sukcesu z Unii Europejskiej. Ponieważ mówimy o tej ekonomii, o tych sukcesach, to po prostu czułam się w obowiązku o tym powiedzieć. Dziękuję ślicznie i teraz o roli pełnomocnika do spraw organizacji pozarządowych lub o innym temacie, jak to woli, prosimy, żeby wypowiedział się pan Jan Dobrzyński. Pan Dobrzyński. Pierwszy sektor, szanowni państwo, to jest administracja państwowa, tak ogólnie mówiąc. Drugi sektor to są przedsiębiorcy. A trzeci sektor to właśnie są te instytucje, czy też organizacje, o których dzisiaj mówimy. Więc widzimy, że ranga tych organizacji jest bardzo wysoka. Ja też nie jestem zwolennikiem, bo my tak często, jak jest jakiś problem, to powołujemy pełnomocnika i on to ma coś załatwić. Ja uważam, że tego typu sprawy, tak poważne, tak ważne dla naszego miasta, powinny być nadzorowane, czy też organizowane przez wyższe rangi urzędnika. Więc życzę, aby pani Pawłowska była wiceprezydentem, bo jak wygram wybory, to tymi sprawami u mnie będzie się zajmował wiceprezydent. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo dziękujemy. A teraz poprosimy o wypowiedź pana Tadeusza Kruskolaskiego. W imieniu któregoś wiceprezydenta na panią Pawłowska, na pewno. Proszę państwa, historia pełnomocnika organizacji pozarządowych w Białymstoku ma już 12 lat, bo pierwszy właśnie pełnomocnik został powołany w 2002 roku. W 2005 roku przez mojego poprzednika zostało powołane Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych. Myślę, że ono się sprawdziło. Właśnie tutaj można nawiązać do odpowiedzi na poprzednie pytanie, że chcemy rozwijać tę ideę w taki sposób, aby właśnie przekazać ten budynek organizacjom pozarządowym.
No i dopiero wtedy właśnie ta idea nabierze tak naprawdę takiego pełnego rozmachu i będzie można powiedzieć, że organizacje pozarządowe będą w końcu na swoim w naszym mieście. Myślimy też o tym, że jak Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych przeniesie się właśnie do nowego budynku, aby je przekształcić w Miejskie Centrum Aktywności Społecznej o jakby nieco szerszym charakterze i działalności właśnie na rzecz mieszkańców naszego miasta, oczywiście nie zapominając o tych źródłach powstania, czyli o współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ale organizacji pozarządowych w naszym mieście przybywa, tych aktywnych również, czy też można powiedzieć, że bardzo aktywnych, z czego bardzo się cieszymy. Jest to taki ogólny trend europejski, ale też trend polski. O to dba również pan prezydent Rzeczpospolitej Bronisław Komorowski. Często podkreśla w swoich rozmowach i przeznacza środki na tego typu funkcjonowanie. W związku z tym my się wpisujemy jakby w taką ogólnopolską, ogólnoeuropejską politykę zwiększenia udziału, partycypacji obywateli w podejmowaniu decyzji. Bardzo dziękujemy. Proszę jednak o brawa. O wizję roli miejsca pełnomocnika prezydenta do spraw organizacji pozarządowych poproszę teraz pana Kamila Rzepkowskiego. Dziękuję. Ja uważam, że pełnomocnik jest potrzebny. Wcześniejsza sytuacja pokazuje tak naprawdę, że rola pełnomocnika jest trochę za mała, że generalnie tą rolę trzeba zwiększać. Ja bym może nie poszedł tak bardzo do przodu jak pan senator Dobrzyński, że od razu bym rozdał stanowisko wiceprezydenta. W każdym razie uważam, że to powinna być osoba, która łączy urząd z organizacjami pozarządowymi, że ten most, który zaproponował pan Rzepkowski, jest jak najbardziej słuszny. Ja chciałbym znowu nawiązać, bo już dzisiaj o tym mówiłem, do Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych, bo generalnie chyba problem leży chyba w tym miejscu jednak, że to Centrum Współpracy, które też zostało stworzone przez miasto, nie spełnia swojej roli. I generalnie, czy może tak, jakie kompetencje powinien mieć? Powinien być podzielony na te trzy sektory, o których mówi też pan senator Dobrzyński, bo to wynika z podziału Nowoczesnego Państwa, że jest ten pierwszy sektor, czyli sektor samorządowy. I tutaj to centrum powinno poza Urzędem Miejskim w Białymstoku współpracować również z innymi urzędami. Uczyć się tego od innych urzędów, jak wygląda ta współpraca w innych miastach. Kolejna rzecz to jest ta współpraca z przedsiębiorcami czy z mieszkańcami miasta. To też powinno wykonywać to centrum. No i ta sprawa najważniejsza, czyli sama organizacja pozarządowa. Ten problem, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli problem z tym budynkiem, powinien być wyjaśniony właśnie przez pełnomocnika, który powinien tak naprawdę ściągnąć w jedno miejsce i wojewodę, i prezydenta miasta, i przedstawiciela organizacji pozarządowych i wypracować jakieś rozwiązanie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. O opinię na temat roli pełnomocnika, jego miejsca poprosimy teraz pana Krzysztofa Białowieckiego. Ja na miejscu pani pełnomocnik Pawłowskiej jeszcze sukcesu nie odtrąbił, ponieważ słyszałem, że już chyba tam z 15 wiceprezydentów się szykuje tam w rozpisu. Także to nie jest takie pewne. Natomiast uważam, że pełnomocnik, choćby najlepszy, a w tym przypadku mamy do czynienia, zdaje się, z dobrym pełnomocnikiem, nie załatwia sprawy, jeżeli nie ma woli samego gospodarza do rozwiązywania spraw. On siłą rzeczy pełnomocnik pełni funkcję pomocniczą, jakiegoś filtra trochę, przekaźnika informacji. Natomiast jeżeli prezydent spędza większość czasu na uczelni, dorabiając sobie, śmigając po świecie, on nie jest w stanie najnormalniej w świecie prowadzić normalnej polityki zarządzania tym miastem. Pewien prezydent dużego miasta, kiedy objął swoją funkcję, tworzył grupę ludzi, która codziennie z rana analizowała prasę, portale społecznościowe, informacje z radia, telewizji, co się stało w mieście od wczoraj, co się stało przez ostatnie dni, gdzie powstała jakaś grupa protestacyjna, nie wiem, ekrany buduje się przy ulicach. Jedni protestują, bo chcą, drudzy protestują, bo nie chcą. Jest jakaś nagła awaria na ulicy, zapada się dziura, ludzie mają problem z dojazdem. Codziennie taka grupa siedzi, analizuje problemy społeczne.
pan prezydent codziennie zapoznaje się z raportem takiej grupy. I w tym przypadku chodzi o to, żeby pan prezydent chciał to robić tak naprawdę. Nie chodzi o to, żeby się formalnie spotkał raz na tydzień czy raz na dwa tygodnie z pełnomocnikiem. Chodzi o to, żeby działał system taki. Natomiast, mówię o tym pełnomocniku pani Pawłowskiej, są tutaj wyłącznie dobre opinie. Natomiast, żeby troszeczkę o tej porze już rozluźnić sytuację, ja chciałem się spytać radnych paru obecnych na sali, czy funkcjonuje w mieście jeszcze do tej pory ogrodnik miejski na przykład. Są takie dziwne funkcje w tym urzędzie, jak na przykład plastyk miejski, ogrodnik miejski i słyszymy ciągle zapowiedzi. Plastyk tym razem już weźmie, uporządkuje kwestię reklam w mieście. Daje czas do końca roku, mija rok, mija następny rok. 3 lata nikt nie pyta plastyka miejskiego, co się dzieje, a potem znowu obiecuje, że uporządkuje sprawę reklam. Ogrodnik miejski jest jak jed, nikt go nie widział tak naprawdę i nie wie, co robi. Miasto się karczuje, parki się karczują. Natomiast kiedy zapytałem kiedyś jako radny, co robi ogrodnik miejski, usłyszałem, że właśnie pracuje nad strategią Białystok miasto Głogów. To było 7 lat temu. Do tej pory nie wiem, co się zdarzyło w tej strategii. Czy Białystok stał się miastem Głogów, czy się nie stał tak naprawdę. Więc to nie jest kwestia tam stanowiska, dobrego opisania tego nazwy. Chodzi o to, żeby działał system, żeby ludzie chcieli coś robić i skutecznie to robili. Dziękuję. Prosimy teraz o głos pana Artura Milewskiego, o pełnomocniku prezydenta. Szanowni Państwo, zanim zabiorę głos na temat pełnomocnika prezydenta, chciałem zwrócić uwagę, że samorząd w Polsce ma już 24-letnią historię. Jest to najlepsza reforma, która się udała po transformacji 1989 roku. Ale ta reforma nie została dokończona i w tej chwili władza samorządowa nie funkcjonuje tak jak trzeba. I zanim powiem o miejscu pełnomocnika do spraw organizacji pozarządowych, to muszę powiedzieć przede wszystkim o miejscu prezydenta w mieście. I nasz komitet widzi to miejsce jako osoby, która nie trzyma w ręku i nie ściska mocno pieniędzy i to w dodatku nie swoich, tylko jest kimś bardziej na kształt takiego silnego przewodniczącego Rady Miejskiej, który jest przedstawicielem mieszkańców. Natomiast samą administracją powinna kierować osoba, która jest wyznaczona przez prezydenta, tak samo jak finansami miasta powinien kierować skarbnik. W chwili obecnej mamy sterowanie ręczne urzędem miejskim, gdzie urzędnicy się obawiają podjąć jakiejkolwiek decyzji. Jakby się Państwo spytali przedsiębiorców, jak jest, to jest po prostu paraliż decyzyjny, dlatego że za podjęcie niewłaściwej decyzji dostaje się po głowie. Pieniądze wydawane są w ten sposób, że to prezydent sam układa budżet. Pani skarbnik ma naprawdę niewiele do powiedzenia. Ja obawiam się, że w tej sytuacji pełnomocnik do spraw organizacji pozarządowych również nie będzie miał nic do powiedzenia. A jak wiadomo, pan prezydent ludzi nie przyjmuje, bo średnio licząc ma 1 000 000 zł do wydania dziennie i on sobie kwotami po 10 tysięcy złotych nie będzie głowy zawracał. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo panu Arturowi Milewskiemu. Kilka ostatnich minut naszego spotkania chcielibyśmy przeznaczyć na krótkie podsumowanie każdego z obecnych na spotkaniu gości. W imieniu pana Tadeusza Truskowskiego, już tym razem nie mamy nagrania. Na sam koniec wypowie się pani Anna Kietlińska, ale zaczniemy od półtorej minutowego podsumowania pana Kamila Żebrowskiego.